Biznes Cafe Podcast, odcinek 33. Bo mi się wydawało, że prowadzenie biznesu to będzie tak, jak ja pracowałem dla kogoś, tylko że będę miał całą kasę dla siebie. I to jest jakby tą różnicę widziałem. Nie? Jakby, wow, zajebiście, w sumie robię to, co robię, tylko mi więcej płacą, nie? Okazuje się, że nie, że to jest jeszcze utrzymanie klienta, że to jest właśnie komunikacja, że to jest jeszcze księgowość, że to jest jeszcze zarządzanie budżetem, że jakby są rzeczy, których ja nie robiłem, bo robiła to za mnie firma, a tutaj teraz muszę to robić. I to, co było, to, że tak powiem, łatka została mi przypięta, to łatka była taka, słuchaj, jeśli chcesz mieć coś super kreatywnego i ekstra jakości i nie zależy ci na czasie, to idź do Michała. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla ciebie. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Biznes Cafe po dłuższej, kilkumiesięcznej przerwie. Na początek wytłumaczę się, dlaczego nie publikowałem przez kilka miesięcy. Po pierwsze, miałem kilka projektów, którymi chciałem się zająć i poświęcić czas, energię i nie mogłem rozszerzyć doby tak, żeby wystarczyło mi czasu na edycję nagrania i publikowanie kolejnych odcinków podcastu. Oczywiście rozumiesz to, że doba ma 24 godziny, a jeżeli masz inne obowiązki, to wybierasz, którym się poświęcasz. I celowo wybrałem podcast, żeby odstawić go na boczny tor, żeby nie zajmować się z nim przez jakiś czas, żeby też złapać pewien dystans i zobaczyć, w którym kierunku ja dalej chcę z tym podcastem pójść, co chcę dalej z nim zrobić. Poprzez to, że półtorej roku już, organizujemy spotkania Biznes Cafe Klubu, czyli coś, co powstało też dzięki podcastowi, bo zgromadziliśmy społeczność ludzi, którzy wierzą w autentyczność, w otwartość, w dzielenie się sobą, to zaangażowałem się w projekt tworzenia właśnie społeczności i on zajmuje mi sporo czasu, ale on jest niezmiernie ważny. Dlatego podcast jest tylko jakby wartością, którą mogę dać szerszej grupie ludzi, tobie. Jeżeli nie jesteś jeszcze w klubie, no to możesz otrzymać ode mnie właśnie taką wartość, gdzie te rozmowy z innymi ludźmi mają za zadanie ubogacić cię o nowe doświadczenia, bo właśnie, uwaga, chodzi o doświadczenia. Kiedy zaczynałem nagrywać te podcasty w 2017 roku, to właśnie nie za bardzo wiedziałem, jak to dalej będzie się rozwijać. Czy to dalej będą wywiady z jakimiś osobami? Czy to będą może rozmowy na jakieś konkretne tematy, powiedzmy marketingowe, czy biznesowe, czy życiowe? Okazało się, że bardzo w moim sercu jest taka chęć ogromna, żeby rozmawiać z osobami i pokazywać ich doświadczenia, pokazywać ich taką indywidualność, bo każda osoba jest inna, dlatego że przeżyła inne rzeczy w swoim życiu. Każde choćby najmniejsze doświadczenie w życiu kształtuje naszą osobowość i dlatego jesteśmy inni od siebie, ponieważ w zasadzie niemożliwe jest doświadczyć dokładnie takich samych wydarzeń, rzeczy, emocji dokładnie w tym samym momencie w życiu. Czyli miałeś na przykład 2 latka dokładnie i wtedy stało się dokładnie o tej samej godzinie, o tym samym. No to po prostu musiałyby być 2 równoległe życia, żeby powstały identyczne, żeby powstały podobne osobowości. Prawdopodobnie też nie takie same, bo jest jeszcze genetyka i inne rzeczy. Ale nie wchodząc w ten temat, skupiam się przede wszystkim w tym podcaście na odkrywaniu człowieka. Nie na odkrywaniu biznesu, nie na odkrywaniu pomysłu, nie na odkrywaniu jakiejś nowej taktyki biznesowej, ale na człowieku. I być może w ostatnich 32 odcinkach właśnie nie było tego widać, ponieważ ja sam nie wiedziałem, w którym kierunku mam podążać, ale 33 mi się wydaje, że to jest taki dobry numer, dobra liczba, ponieważ tutaj właśnie ten podcast dojrzewa i w tym momencie mogę ci powiedzieć, że dalszy kierunek tego podcastu to będą właśnie rozmowy bardzo autentyczne, bardzo otwarte. Nie będą to rozmowy, które będą w jakikolwiek sposób edytowane, wycinane. Zresztą do tej pory też nie były, ale czasami zdarzały się śmieszne wpadki, które wycinaliśmy.
Dzisiaj pierwsza rozmowa, w której pierwsza ciekawa wpadka nie została wycięta, także polecam Ci przesłuchanie całego odcinka od początku do końca. Celem zostawienia tych wpadek jest właśnie to, żebyśmy mogli też doświadczyć właśnie takiej ludzkiej strony, takiej zabawnej, po prostu humoru. Jeżeli zdarzy się coś nieoczekiwanego, to będziemy oczywiście się z tego śmiali, nie będziemy robili z tego wielkiego halo, bo w życiu, gdyby nie było mikrofonu i kamery, to też byśmy się po prostu z tego śmiali. Więc dlaczego, jeżeli jest mikrofon i kamera, mamy się zachowywać inaczej? Także dzisiejszy odcinek będzie doskonałym przykładem takiej właśnie rozmowy. Kompletnie bez jakiegokolwiek planu rozmawiają sobie dwie osoby, które poznają się, które odkrywają bardziej siebie i po prostu to jest rozmowa. Ma być to ciekawa rozmowa. Ciekawy jestem, jaki komentarz po tej rozmowie zostawisz mi pod tym materiałem. Czy było to ciekawe, czy było to interesujące, czy to jest dobry kierunek właśnie. Czy to jest dobry kierunek dla tego podcastu, dla Biznes Cafe. A dzisiejszym moim gościem jest nikt inny jak Michał Zwierz. Nie wiem, czy znasz Michała. Ja nie znałem go dosyć długo. Poznałem go całkiem niedawno, dopiero jakieś niespełna 2 lata temu. Został mi przedstawiony przez Wojtka Kołodziejczaka. Serdecznie pozdrawiam Wojtka. I właśnie od tego zaczęła się nasza znajomość. Wojtek, przepraszam, Michał mieszkał wtedy jeszcze w Polsce. Zajmował się budowaniem marek osobistych. Co to znaczy? Dzisiaj dowiesz się podczas tej rozmowy, jeżeli jeszcze nie wiesz, o co chodzi. Natomiast jest to bliskie marketingowi, jest to bliskie tworzeniu takich rzeczy jak logo, jak motto, jakby coś, co obrazuje jakby naszą właśnie misję życiową, szczególnie misję biznesową. I nie tyle ten temat mnie zafascynował, ile to, że Michał zdecydował się, by przeprowadzić do Wielkiej Brytanii. I już od jakiegoś czasu mieszka na ziemi brytyjskiej, dlatego zdecydowałem się zaprosić go do podcastu. Bardzo ciekawe rozmowy zawsze z nim miałem przez telefon. Bardzo miło mi się z nim rozmawiało, bardzo miły człowiek, dlatego podzieli się dzisiaj nie tyle jakąś wiedzą z zakresu budowania marki czy marketingu, ale przede wszystkim Michał dzisiaj podzieli się z sobą i swoimi własnymi doświadczeniami. Dlatego właśnie tym bardziej zapraszam Cię na ten zupełnie inny już, może nie zupełnie inny, ale trochę inny, w trochę innej formie odcinek Biznes Cafe. I oczywiście liczę na Twój komentarz pod tym materiałem. Zaczynamy wchodzić w fajne tematy i za chwilę się okaże, że powiemy o fajnych rzeczach, a nie nagramy tego w ogóle. To jest w ogóle właśnie Joe Rogan mi się bardzo podoba, bo on, mam wrażenie, że bardzo mi się podoba ta formuła podcastu i ja bym chciał ją gdzieś tam kiedyś podpatrzeć, jakby spróbować, bo on zauważ, pewnie słyszałeś Joe Rogan podcasty. Nie słyszałem podcastów, nie. To podeślę ci, on to nagrywa na YouTubie, ale to jest bardzo fajne, bo on naprawdę siada i te podcasty trwają po 2, po 3 godziny, nie? On siada sobie z człowiekiem i tam, no, to co tam u ciebie? No. I w ogóle, wiesz, tak jak teraz gadają, zaczęliśmy, mogliśmy od samego początku nagrywać, tak? Tylko mnie jakoś tam ta forma, taką za formę mam, jakąś tam zacząłem robić i teraz wiem, że i tak jest luźna moim zdaniem. Tak. I tak jest luźna. Bo nie mamy agendy, tak? Spotkania. Nie, no ja właśnie. Nie wiem, o czym będziemy mówić. Dobra, no tak, to uwaga. To teraz zaczynamy, bo to jest to start. To trzeci start. Piąty już. Dobra. No bo wiesz, jak ja z tobą rozmawiam, to ja czuję, że nie muszę się przygotowywać do rozmowy z tobą, bo to jest coś takiego, że być może jak z kimś bym rozmawiał, to mógłbym czuć się niebezpiecznie. Okej. Okay. A ty jesteś na przykład taką osobą, przy której czuję się bezpiecznie. To znaczy generalnie, tak mi się wydaje, że ja robię, zapraszam ludzi do podcastu, do rozmowy, z którymi czuję się bezpiecznie. A co rozumiesz przez, znowu, to jest to, nie wiem, pewnie nie nagrywałeś wtedy, ale rozmawialiśmy o tym stoickim ćwiczeniu, najgorszy możliwy scenariusz. A czy zrobiłeś sobie scenariusz, co powoduje, że jakby, a co by było, gdybyś zaprosił najbardziej niebezpieczną osobę do twojego podcastu? Czyli kogoś, kto wiesz, że mógłby ci, nie wiem, zadawać trudne pytania albo powiedzieć coś niewygodnego. Co by się wtedy stało? Co by się wydarzyło? No wiesz, ja już takie scenariusze miałem, nie? I wtedy nie jestem zadowolony z siebie, to znaczy podcast idzie jakoś tak, znaczy nagrywanie tego, zadawanie pytań idzie jakoś tak trudno, to nie jest takie naturalne. Wtedy czuję, że odstaję, że nie nadążam. Wiesz, o co chodzi? Że
Są osoby, na przykład tak jak ty, z którymi mogę, czuję, że okej, jesteśmy na tym poziomie rozmowy i jak czegoś nie rozumiem, to mogę zapytać i ty mi odpowiesz i ja to zrozumiem. Ale na przykład są, wiem, o czym mówisz. Ta niebezpieczna osoba chyba, to jest taka osoba, która tłumaczy mi coś, ja tego nie rozumiem i ja nie przejdę do porządku dziennego i powiem, dobrze słuchacze, słuchajcie sobie tego dalej, a ja mnie to nie interesuje w ogóle. Nie. Ja to muszę zrozumieć. I ja zadaję mu pytanie, a ta osoba mi znowu odpowiada w taki sposób, że ja dalej nie kapuję, o co chodzi. I zaczynam czuć się głupio. Okej, rozumiem, o co chodzi. Tutaj miałem taką sytuację, pierwszy raz w Londynie, ale to też jest dla mnie super, bo teraz spędziłem cały dzień w Londynie, tam networkingi, spotkania, znowu, tak jak ci mówiłem wcześniej, po prostu zadowolony klient, klienci powodują, że po prostu zapraszają mnie i przedstawiają ludziom. Natomiast na jednym z networkingów miałem taką przyjemność brać udział w takim networkingu, gdzie byli tacy, wiesz, C-level up, nie? Management, wiesz, a czym ty się zajmujesz? No ja zajmuję się sprzedawaniem firm powyżej 10 milionów funtów, takie, wiesz, tego typu środowisko. I były dwie takie osoby, które widać było, że to jest tak zwana gra statusowa. Czyli mówiąc coś, albo zauważając, że ja na przykład nie jestem native, nie mówią coś w taki sposób, żeby mnie gdzieś tam sprowadzić do poziomu niżej, przy czym mnie jest ciężko sprowadzić do poziomu niżej, bo ja się nie boję swoich, wiesz, tego, że czegoś nie rozumiem, czegoś nie wiem, to tak jak ty mówisz, nie? I to jest fajnie jest obserwować, kiedy oni na przykład robią jakąś gierkę słowną albo coś i ty utrzymujesz grunt, albo zadajesz im jakieś jeszcze jedno, kolejne pytanie, albo pokazujesz, że widzisz co, i oni w tym momencie tracą to taką pewność siebie, bo to też mi koleżanka powiedziała, że to jest takie angielskie bardzo, żeby ustawić sobie status rozmowy, żeby zasłonić się taką tą grzeczną elegancją, ale żeby pokazać komuś, gdzie jest jego miejsce, nie? I to jest właśnie to, co ty mówisz też od nas spotkają Biznes Cafe, czyli to odsłonięcie się, hej, słuchaj, wiesz co, być może jestem w ogóle, wiesz, Polak i musisz do mnie mówić wolniej, ale jakbyś mógł mi to powtórzyć jeszcze raz, to wtedy będziemy mogli porozmawiać, to powoduje, że to jest takie, ale jak to, ty się nie zamknąłeś, nie poczułeś się taki, wiesz, nie wycofałeś się i, tak. to powoduje, że wtedy ty się czujesz bezpiecznie, a taka osoba traci ten taki, bo to jest taki, wiesz, sztuczny, głupi, plastikowy patyk, którym cię tam, wiesz, próbuje ktoś dziabnąć i uderzyć, więc ja bym zaprosił wszystkie osoby, których się obawiasz, czy których czujesz się głupio i poćwiczył to sobie na serio, ale tak. To jest. Ale to jest świetna rzecz, świetny pomysł, w ogóle tak będzie. Bo to w ogóle jest, znowu mi się przypomniało, bo po pierwsze teraz, bo jeśli to jest podcast i w ogóle to puścisz gdzieś, będziemy to widzieć, tak. To ja ci chcę, nie pamiętam, czy ci dziękowałem tak publicznie, ale ty byłeś jedną z tych osób, które jak my tylko tutaj przyjechaliśmy, to właśnie nie, jakby po prostu do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, Michał, dzwonię do ciebie po to, żeby powiedzieć ci, że jak czegoś będziesz potrzebował, to jestem, nie? I to było, ja to w ogóle, wiesz, co jakiś czas gdzieś tam, czy na spotkaniu, czy na networkingach mówię, że to jest taka prosta rzecz, tak? Czyli nie dzwonisz po to, żeby, nie wiem, żeby o coś poprosić, czy żeby coś zrobić, czy zrobić jakiś deal, tylko ty zadzwoniłeś. Ja pamiętam, że my gadaliśmy z 30 minut, czy ileś, dobra, Grześ, ale po co zadzwoniłeś? Jakby, jaki jest cel rozmowy? I ty powiedziałeś, wiesz, to cel rozmowy jest taki, żebyś ty miał świadomość, że coś, jakbyś miał jakieś pytanie, wiem, jak to jest się przeprowadzać, to że tu jesteś, nie? I to mi w ogóle ustawiło naszą relację na kompletnie innym poziomie. W ogóle, wiesz, my może nie kontaktujemy się zbyt często, ale zawsze jest to bardzo szczera, fajna i otwarta rozmowa, więc chciałem ci bardzo jeszcze raz podziękować za to, bo to spowodowało, że poczułem się bezpieczniej tutaj, w UK-u. I dlaczego jeszcze wracam do tego zapraszania tych niebezpiecznych ludzi, bo to jest coś, czego znowu moi synowie nauczyli mnie o strachu, tak? Czyli jak dopóki ten strach jest gdzieś tam i ty go nie, wiesz, nie podejdziesz do niego i nie zobaczysz, czym ten strach jest, to on cię straszy. A w momencie, w którym ty w ten strach wejdiesz i zobaczysz, hej, przeżyłem, nie? Jakby głowa jest, ręce są, nie? Nic mi się więcej nie stało, to próbujemy jeszcze raz. I to spowoduje, że tam, gdzie się boisz, to tam będziesz wzrastał, nie? Tam, gdzie jest właśnie to niewygodne trochę. Nie chodzi o to, żeby znowu, wiesz, tam gdzieś się rzucać, czy robić sobie krzywdę, ale myślę, że fajnie byłoby wystawić się na takie środowisko, w którym poczujesz się głupi, poczujesz się, że nie rozumiesz i, wiesz, poczuć sobie to uczucie bycia głupim, bo umówmy się, każdy z nas jest czasem głupi, no wiesz, jak ja słucham Jordana Petersona, czy teraz książkę, jak on ma, Power of Now,
Eckhart Tolle, to ich elokwencja, jak sobie myślę, że ja bym sobie usiadł z nimi porozmawiał, to ja bym mógł się uśmiechać i przytakiwać jakby. To mogę robić. Nie zadam pytania, bo wyjdę, wiesz, nie wiem o co chodzi, ale chciałbym się wystawić na taką rozmowę, żeby poczuć, wiesz, to, że oprócz tego, że są momenty, kiedy jestem mądry i czuję się dobrze, są momenty, kiedy jestem, w których jestem głupi. Tak, bo widzisz, to jest coś, co też na pewno wiele osób przeżywa, ja też to przeżyłem w życiu, że siedzę obok kogoś, kto w tym momencie, wiesz, wygląda beznadziejnie, siedzi na jakiejś ławce i pije wino z gwinta, nie? I on coś tam ci mówi, hej, koleś, na przykład, tak? I ty mu nie jedziesz jakimś elokwentnym tekstem o wszechświecie, tak? No, dostosowujesz się do niego, mówisz, no, co tam, zbierasz na kolejne wino, czy tam coś, wiesz, po prostu w jego języku, tak? No. I to samo dzieje się w drugą stronę. Siadasz koło jakiegoś profesora elokwentnego, on ci zaczyna wykład jechać, a ty udajesz, że go rozumiesz. I po prostu kiwasz głową i i starasz się z tej sytuacji jakoś wybrnąć, ale głupio ci zadać pytanie i powiedzieć, wiesz, ej, zaraz, ale proszę pana, ja naprawdę nic z tego nie rozumiem, bo to było w ogóle, jak on na mnie opatrzy, co on teraz zrobi, wywali mnie stąd, nie wiem, nazwie mnie. I są jakieś takie rzeczy, czasami nie przyjdzie nam do głowy, żeby, a może nie tylko do głowy, tylko właśnie chodzi o to, że tak jesteśmy wyuczeni, że się boimy tego, żeby się odsłonić, pokazać właśnie tą swoją, nie nazwę to głupotą, tylko właśnie pewnymi brakami, bo akurat nie jesteśmy w tej dziedzinie, prawda? Czyli jest ten ktoś, kto prezentuje jakąś wiedzę, mówi coś do nas, czegoś nie rozumiemy i teraz, czy ta osoba, jak ona zareaguje, kiedy ja powiem, że nic nie wiem, czy ona faktycznie powie, że jestem głupi, czy faktycznie powie, że wiesz co, zmienię język tak, żebyś ty zrozumiał, o co chodzi, bo mi zależy, bo mnie to pasjonuje, bo chociażby nawet autor książki, którą wspomniałeś, Potęga Teraźniejszości, tak, na język polski, Power of Now. Nie wiem, jak jest polski, bo akurat jestem. Tak. I teraz tak, on, czy on to pisał dla ludzi, którzy są, nie wiem, mądrzejsi od niego? Czy on to pisał dla ludzi, którzy wiedzą to samo, co on? No nie, domyślam się, że pisał dla ludzi, którzy jeszcze tego nie wiedzą. Po to, żeby czytali, dowiedzieli się. I teraz ktoś, kto ma dużo pytań, to domyślam się, że jest osobą dla niego zdecydowanie bardziej fascynującą do rozmowy, niż ktoś, kto wie wszystko to samo, co on i mogą sobie poprzytakiwać, prawda? Więc... Ale to jest, wiesz, zobacz, to co ty mówisz, to są w ogóle bardzo ciekawe rzeczy, bo nawet ta sytuacja, że jest ten profesor, który wie bardzo dużo i ta osoba, która boi się zapytać, to zobacz, jakie tu są takie sztuczne konstrukty siedzące naprzeciwko siebie. Z jednej strony profesor, który nie potrafi w tak, bo to chyba Einstein powiedział, że jeśli nie potrafisz czegoś wytłumaczyć swojej babci, to znaczy, że tego nie rozumiesz sam do końca, tak? Czyli jeśli nie jesteś w stanie, czy tam siedmiolatkowi, jeśli nie jesteś w stanie wytłumaczyć tak, żeby siedmiolatek zrozumiał, to znaczy, że sam do końca nie rozumiesz. Więc z jednej strony mamy profesora, który ma przypięte poczucie wartości do swojej wiedzy, więc będzie mówił w taki sposób, żebyś miał poczucie, że on jest dużo mądrzejszy od ciebie, a z drugiej strony poczucie wartości przypięte do tej drugiej osoby, znowu też w oparciu o inteligencję i wiedzę, które nie pozwala przyznać, że czegoś nie wiesz. Ale to jest, zobacz, to też znowu gdzieś tam mam wrażenie, że to jest szkoła, czy jakieś takie stereotypy, bo jak nie wiesz, to jesteś ukarany niższym stopniem, a to właśnie ta niewiedza i ta ciekawość i te pytania i to, że ty... Ja ostatnio stwierdziłem, że jeszcze nie wiem, jak to włączyć, ale myślę, że chciałbym spotykać się co jakiś czas i rozmawiać i bronić nie swojego zdania. Czyli na przykład ja wiem coś, ale stanąć z drugiej perspektywy, czyli, nie wiem, stać się płaskoziemcą, nie? Na jakiś czas. I po prostu wszystkimi możliwymi umiejętnościami elokwencji, logiki i myślenia starać się bronić ten punkt widzenia tylko po to, żeby zobaczyć, jak on wygląda z drugiej strony. Aha. I żeby zobaczyć, jak wiesz, jak to jest. Więc siedząc naprzeciwko takiego profesora, uznając to, że możesz nie wiedzieć, że jesteś głupi, on może powiedzieć, wiesz co, nie chcę mi się tłumaczyć. I co ci się wtedy stanie? No nic, no jakby nie wytłumaczyć i pozostaniesz bez tej wiedzy. Dokładnie. Ale może się okazać, że się czegoś dowiesz. Tak? Znaczy tutaj, Michał, zależy jaką... ja przyjmę postawę w momencie, kiedy profesor powie mi, przepraszam, że nie chce mi się tobie tłumaczyć. Więc jeżeli on powie, że nie chce się tłumaczyć i przyjmiesz to jako, no dobra, nie chce mu się.
No tak? I nic z tego, to okej. Okay. No ale, tak, ale jeżeli ty weźmiesz to, wiesz, w ogóle, o Jezu, jaki jestem głupi, on nawet nie chce mi tego przetłumaczyć. No. I potem będziesz się truł przez pół roku, że profesor ci powiedział, że mu się nie chce, no. Bo zrobisz sobie jakiś krzywy w ogóle obraz swój na podstawie tego jednego zdania. On nie powiedział nawet nic do ciebie. Żadnych przymiotników nie użył. Tak, ale ty sobie możesz to wykreować w głowie, że teraz ja jestem taki w ogóle beznadziejny, jak ja mogę się w ogóle go zapytać, jak ja... Wiesz, bo są takie rzeczy, takie mechanizmy. A te dialogi wewnętrzne, to jest w ogóle... Wiesz co, rozgadujemy się teraz na temat... Właśnie, o czym chciałeś pogadać. I to jest właśnie Michał. To jest... Nawiasem mówiąc, nie pamiętam, bo dziękowałeś mi za ten, na ten moment, kiedy zadzwoniłem do ciebie i nie pamiętam, jak to się stało. My się jakoś poznaliśmy, chyba nas ktoś tam wprowadził, ktoś nas połączył. Nie wiem, czy nie Wojtek nas połączył. Chyba nas Wojtek połączył, tak. No? Chyba Wojtek nas połączył. I pamiętam, że faktycznie to był ten moment, że byłeś jeszcze w Polsce. Nie, ja już wtedy jak telefon odbiera, ja jeździłem pomiędzy, bo tam jakoś się, wiesz, ja już byłem w Portishead w domu u Piotrka i Pauliny. Aha. I pamiętam, bo byłem na tarasie, ja dokładnie pamiętam ten moment, byłem na tarasie, była piękna pogoda, w ogóle chyba stałem na boso, wtedy ja się, wiesz, co jakiś czas dotykam sobie stopami ziemi i wiesz, i ty zadzwoniłeś, sobie gadaliśmy, to na pewno już było w Portishead. Tak, ale to była ta rozmowa, natomiast wcześniej jeszcze, kiedy ja gdzieś tam cię poznałem na Messengerze, chyba Wojtek mi napisał wtedy, że tu fajny człowiek jest w ogóle, ja nie wiedziałem, kim jest pan zwierz. Co nie mogę wiedzieć. Ja w Polsce nie jestem od kilkunastu lat. Kilkanaście lat temu nie miałem żadnego pojęcia, co to jest zbudowanie marki osobistej i tak dalej, więc mnie w ogóle polski rynek nie interesował. No ale są ludzie, którzy między Polską a Anglią się poruszają i znają jakby tutaj ludzi. I ktoś wprowadza mi do moich znajomych, poleca mi tutaj człowieka do poznania. Nie pamiętam, jaki był kontekst tego, czy żeby z tobą porozmawiać wtedy, czy co, nie mam zielonego pojęcia. W jakimś bądź razie jakaś tam się rozmowa wiązała. No. I później dowiedziałem się właśnie, że ty przyjeżdżasz do Anglii. I mnie to zainteresowało, bo myślę sobie tak. Facet w Polsce, już wiedziałem wtedy, że sukces, bo tam, wiesz, jedyny na rynku, bardzo numer jeden. Dla jakiejś części osób, tak. Numer jeden, człowiek, który potrafi po prostu budować markę osobistą, jestem najlepszy, jak zbudować markę osobistą, jak się wypromować, to do Michała. I wtedy on przyjeżdża do Anglii i mnie to wtedy zastanowiło. Zadałem sobie pytanie, dlaczego? Ciekawy byłem. I też pomyślałem sobie, bo wiesz, z różnych powodów ludzie wyjeżdżają i stwierdziłem, że zadzwonię. I chyba zapytałem cię wtedy w ogóle, jaka jest twoja sytuacja, dlaczego wyjeżdżasz. I też zaoferowałem właśnie tą pomoc, taką po prostu zupełnie naturalną, którą tak poczułem wtedy, że fajnie. I też fajną rzecz powiedziałeś właśnie, że to wprowadziło nas na zupełnie inny poziom relacji. Tak, gdybym zadzwonił do ciebie, Michał, wiesz, fajnie, że się przeprowadzasz, to zrobimy razem biznes, tak? Byłoby zupełnie czymś innym niż to, co się stało między nami. Więc teraz ja się rozgaduję. Dajesz, śmiało. Chodzi o to, że dalej jestem ciekawy i chcę, żeby też słuchacze usłyszeli, bo to jest Biznes Cafe UK. Tutaj rozmawiamy z ludźmi, którzy są w UK przeważnie i którzy tutaj coś robią fajnego. I ty właśnie już jesteś w UK od ile? Od roku. Od roku jesteś w UK, od roku tutaj działasz, wcześniej miałeś sukces w Polsce, teraz budujesz podobną rzecz tutaj. Więc może zacznijmy od tego, cofnijmy się w ogóle wstecz i zobaczmy, jak zbudowałeś swój biznes, swój sukces w Polsce. Od czego się zaczęło, Michał? Zaczęło się od tego, że... prowadziłem agencję, wcześniej pracowałem jako grafik w dużych agencjach reklamowych i zauważyłem, że jest część osób, firm, która mówi, dobra Michał, my chcemy pracować z tobą. Więc otworzyłem swoją agencję multimedialną, gdzie najpierw byłem jako podwykonawca do dużych agencji, a potem klienci zacząłem wygrywać przetargi, ja jako agencja, Powerplant się nazywała agencja, w ogóle mi podkupili domenę teraz. A mogę cię tu zatrzymać? Powiedziałeś, że na początku pracowałeś jako grafik. Art director. Robiłeś sobie grafikę dla klientów, będąc pod firmą zatrudnionym. I mówisz, że ludzie powiedzieli, klienci, że chcą z tobą pracować. Co to właściwie oznaczało?
Wiesz co, było na przykład, to nie pamiętam teraz, który to był klient, ale był klient, który chciał odejść od agencji, z którą ja pracuję, natomiast im się dobrze pracowało ze mną. I oni powiedzieli: Michał, czy ty możesz brać zlecenia freelance? I ja wtedy byłem na umowie o dzieło, czy coś, ja powiedziałem, ja nie mam lojalki żadnej. Jeśli to nie stoi gdzieś tam w sprzeczności z interesem firmy, oni nie, mówią, my tutaj zamykamy relacje i tak dalej, no to ja mówię, no dobra, to mogę od was brać jakieś zlecenia. Później też rozmawiałem o tym z szefem, on powiedział, że spoko, że to jest, wiesz, ten klient już nie jest nas, raczej jest nie do odzyskania, jeśli coś tam możesz sobie jeszcze udrapać, to proszę bardzo. Ja zacząłem jakby, i później to było tak, że od tego jednego klienta zaczęły się rekomendacje. Ja nigdy nie promowałem swoich, wiesz, usług ani graficznych, ani później agencji, tylko zawsze było to: zadowolony klient przekazywał informacje dalej, tak? Zresztą to w drugą stronę też działa, niezadowolony też przekazuje dalej. Ale to było tak, że i wiesz, wtedy to były czasy, kiedy jeszcze nie było dzieci. Ja byłem, odkąd pamiętam, jestem z Dorotą, więc Dorota wtedy była, wtedy mieszkaliśmy sami. Natomiast ja wtedy pracowałem, wiesz, pracowałem 8-10 godzin w agencji, wracałem do domu i później miałem jeszcze 4-5 godzin pracy w domu, więc to był taki czas, kiedy bardzo mocno sprawdziłem, jakie są możliwości mojego ciała i ile można nie spać i jak się, wiesz, tam kawą, innymi lecytyną, jakimiś Red Bullami zasilać. I w ten sposób jakby ja później zauważyłem, że pracując wieczorami po 4-5 godzin, ja zarabiam więcej niż jako grafik w tej agencji. I w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, jak jeszcze złapię jakiegoś jeszcze jednego klienta, to po prostu odejdę. Mhm. No i tak się stało. Okej, okay, czyli po prostu jakoś tak naturalnie klienci wyczuli, że ty jesteś fajnym człowiekiem do współpracy, podoba się pewnie komunikacja, może jakość, pewnie te wszystkie rzeczy, może naraz, i zaoferowali ci, dobra, tutaj z tą firmą nie za bardzo. I potem mówisz, że ludzie zaczęli polecać cię dalej, przeprowadzać cię na następnych klientów. Tak, czy możesz już na tamtym etapie, czy wiedziałeś już, jak to działa, dlaczego się tak dzieje? Wiesz co, w ogóle to było tak, że i to jest gdzieś tam rzecz, którą musiałem się nauczyć, z nią pracować i mam wrażenie, że dalej pracuję, dalej to jest najtrudniejszy gdzieś tam element mojej osoby, nie wiem, prowadzenia biznesu, bo mi się wydawało, że prowadzenie biznesu to będzie tak, jak ja pracowałem dla kogoś, tylko że będę miał całą kasę dla siebie. I to jest jakby tą różnicę widziałem, nie? Jakby, wow, zajebiście, w sumie robię to, co robię, tylko mi więcej płacą, nie? Okazuje się, że nie, że to jest jeszcze utrzymanie klienta, że to jest właśnie komunikacja, że to jest jeszcze księgowość, że to jest jeszcze zarządzanie budżetem, że jakby są rzeczy, których ja nie robiłem, bo robiła to za mnie firma, a tutaj teraz muszę to robić. I to, co było, to, że tak powiem, łatka została mi przypięta, to łatka była taka: słuchaj, jeśli chcesz mieć coś super kreatywnego i ekstra jakości i nie zależy ci na czasie, to idź do Michała. Wiesz, ja na początku, to było na zasadzie taki, wiesz, taki artystyczny sznyt, nie? Że no bo na artystę musisz poczekać i w ogóle. I na początku było to coś, co ja znowu z poziomu ego traktowałem jako komplement. Natomiast widzę, że to jest taka rzecz, którą ja muszę jak najlepiej, jak najszybciej i dalej jeszcze nad tym muszę popracować. Jak to zrobić, żeby... Bo ja wiem, że ja nie mam takiej kompetencji, takiego... wiesz, ja zaczynam, uruchamiam, wytwarzam, startuję rzeczy. Natomiast później jak najszybciej muszę znaleźć osobę lub osoby, które przejmą ten etap prowadzenia, dopieszczania, tej takiej egzekucji, tak? Bo w momencie, w którym ja tego nie przejmę, to ja zaczynam się męczyć, zaczynam odwlekać i zaczyna spadać poziom komunikacji i wielu klientów przez to, wiesz, straciłem. Więc to było tak, że do mnie przychodzili klienci, którzy wiedzieli, że dostaną coś super jakości, że to za to trzeba będzie dobrze zapłacić, ale że jeśli potrzebują coś na szybko, to raczej nie. Nie? I to było takie... Więc u mnie ta kreatywność, mi się wydaje, że to był sposób, później mi klientka powiedziała, że to był sposób myślenia, że to nawet nie jest kwestia tego, że nie wiem, praca była jakoś dużo lepsza i tak dalej, tylko ona powiedziała, a propos taki project manager z dużej firmy kosmetycznej, którą przez prawie 2 lata obsługiwałem. I ona powiedziała: Michał, to nie chodzi o to, że ty masz jakieś super lepsze projekty czy coś, tylko chodzi o to, że ty przychodzisz do nas, rozmawiamy i ty dajesz nam dokładnie to, czego my potrzebowaliśmy. Czyli to jest, ona mówi, że ty jakoś jak przez... I jeszcze dodatkowo gdzieś tam nas zaskakujesz. Więc ona powiedziała, że ona płaci za mój sposób myślenia. Że nawet już nie za projekty, nie za grafikę, tylko za to, że jestem w stanie wziąć to, co oni mi dają, przemielić to jak przez swój umysł i dać im coś, czym oni będą zachwyceni. Więc
tą taką unikalną cechą już wtedy na poziomie agencji był myślę ten sposób myślenia. To nawet nie była kwestia tego, czy ja jestem kreatywny, czy dobrze obsługuję, czy komunikacja. To była raczej kwestia tego, że przyciągałem do siebie osoby, którym się podobał sposób, w jaki myślę. To też wiadomo, że może się komuś podobać, komuś nie. To takie dwie rzeczy zauważam. Pierwsza to to, co teraz na końcu powiedziałeś, czyli sprzedaję osobą, a nie produktem tak naprawdę, bo tak powiedziałeś, no produkt nie był aż tak bardzo istotny, projekt, tylko po prostu twoje myślenie, sposób, w jaki ty z nim pewnie rozmawiałeś, komunikowałeś się, to co przekazywałeś. Być może nawet podprogowo zupełnie, być może nawet wprost tego im nie powiedziałeś, jak myślisz, tylko oni to wyczuli. Także tak czuć, że mieli do ciebie zaufanie. I to już wiesz, jak miałeś przyjemność pracować gdzieś tam z większymi firmami albo w korporacjach, to zauważysz, że właśnie są, to też mówiliśmy o tym, te takie gry statusowe, czyli jesteś w stanie wyczuć, że ktoś ma wyuczone jakieś mowy, wyuczony sposób bycia, wyuczony sposób działania albo jakoś, że czuje, że jakoś się powinien zachowywać, a ja... Na pierwszym roku psychologii stwierdziłem, że ja tego nie, bo ja dostawałem te narzędzia. Ja stwierdziłem, że ja zaczynam za bardzo działać jak maszyna, za mało jak człowiek. Stwierdziłem, okej, co wejdzie przez osmozę, to wejdzie, ale chcę się dobrze bawić w życiu. I myślę, że to było to, że ja się komunikuję wprost. Czy znaczy, jak ja z czymś się czuję źle, to mówię, z czym się czuję źle. Jak coś mi się podoba, to się tym ekscytuję. I ta, wiesz, ta autentyczność właśnie powodowała, że ludzie czuli się przy mnie bezpiecznie. Rozumiem. I oni być może nawet byli w tych grach swoich, gdzieś tam mieli jakieś oczekiwania, czy tak dalej, byli, wiesz, korpo, ale czuli się, że przy całej tej swojej takiej mojej nieobliczalności, szaleństwie i sposobie myślenia, ja jestem w tym, to jest tak, jak masz archetyp rebel, wiesz, że po rebel możesz się spodziewać, że będzie się buntował. I to jest ta to jest twoja strefa bezpieczeństwa. Wiesz, że po tym człowieku możesz się spodziewać, że będzie się buntował, więc po mnie, mnie jakby szybko można poznać, ponieważ ja się nie zasłaniam, nie barykaduję jakimiś rzeczami, tylko mówię, jak jestem w danym momencie, bo tak jak ci też powiedziałem, ostatnio się bardzo dużo zmienia. Też wydaje mi się, że ta samoświadomość siebie, czyli tak jak mówiłeś, że okej, tu jestem dobry na początku do zrozumienia potrzeb klienta, do rozpoczęcia projektu, ale później ktoś to musi ode mnie wziąć, bo jeżeli ja mam to ciągnąć, to padnie. Będę odkładał, nie dostarczę tego projektu. Czyli ta samoświadomość i szczerość z klientem, że tak to na przykład wygląda, pokazują sposób myślenia, że to nie jest facet, który chce tylko wziąć projekt i żeby tylko nakręcić kasę i po prostu siedzieć gdzieś tam po nocach, zrobić coś, żeby byle zrobić. To jest facet, który myśli strategicznie. To jest facet, który myśli o kilka kroków do przodu i zna swoje mocne i słabe strony i jest szczery i autentyczny z nami. I to są rzeczy, które chyba przyciągają innych do nas, bo w większości jednak ludzie nie są aż na tyle samoświadomi i autentyczni, żeby przyznać się do tych swoich błędów publicznie, a ty jakby nawet podprogowo jakoś przekazywałeś to, że okej, ja jestem otwarty, no to jest... Ale wiesz co, że to nie jest coś, co ja miałem na przykład, jak prowadziłem tą agencję multimedialną. Ja się tego zacząłem uczyć, bo ja się czułem, jak zobaczyłem, że mi padają klienci, że siadają mi jakieś tam rzeczy, to ja się czułem popsuty. To znaczy ja nie miałem takiego poczucia, a to jest moja mocna strona, to jest moja słaba strona, tylko ja się czułem, jestem do dupy przedsiębiorcą, nie daję rady, tego nie umiem, do tego się nie nadaję. To nie była kwestia tego, że ja to rozpoznawałem jako talenty i brak talentów. I ja tak naprawdę zacząłem się o tym uczyć dopiero jak mi ta agencja upadła. Bo ja stwierdziłem, hej, zaraz, dobra, moment, okej, niby, wiesz, porażki w biznesie są czymś normalnym, więc chyba raczej nie ja pierwszy miałem taki problem, więc zacząłem czytać i szukać. I jakby ta cała droga czytania i szukania, w ogóle rozwoju osobistego, zaczęła się u mnie od tego, że mi upadła agencja. Wtedy też zresztą powstał Moc Kwadrat, ten taki, wiesz, te memy motywacyjne. I to jest tak, że ja się wtedy zacząłem uczyć i ja mówię, okej, i zacząłem sobie robić jakieś tam testy osobowościowe, zacząłem sobie sprawdzać i się okazuje, że ja w ogóle nie mam z tego obszaru takiego, wiesz, praktyczno-mechaniczno-wykonawczego, ja nie mam w ogóle zasobów psychicznych. To dlatego mi to nie wychodziło. Nie? I to jest, wiesz, i dopiero wtedy ja zacząłem się leczyć z tego w swojej własnej głowie, że to nie jest kwestia tego, że ty, Michał, jesteś do dupy, że ty nie dajesz rady, tylko ty masz ten... I kolejną rzeczą było taką, że spotkałem się z takim gościem, który zarządzał funduszem Venture Capital i on mi powiedział,
że największym kłamstwem venture capital jest to, że pomysły i kreatywność są nic nie warte bez egzekucji. On mówi, przecież właśnie po to powstają te fundusze, żeby wziąć te pomysły i dopiero je zamienić na egzekucję. On mówi, ale w momencie, w którym nie masz pomysłów, w momencie, w którym nie masz tej kreatywności, to co weźmiesz? To jakby co zamienisz na biznes i na zysk. Więc ja się zacząłem uczyć, że to, że ja mam takie, a nie inne zasoby, to nie jest kwestia tego, że jestem popsuty, tylko po prostu jestem tak skonstruowany. Więc do tej samoświadomości jeszcze uważam, że jest mi daleko. Ja już mówię, tak jak teraz w ogóle, wiesz, powiem się zapauzowałeś. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Ale słyszę cię, tak. Bo mam obraz, mam stopklatkę ciebie. Więc ta samoświadomość, to ja myślę, że to jest, wiesz, długa droga przede mną, tak? To, że ja mam świadomość tego, co mam teraz, to wiem, że to jest gdzieś tam początek drogi tego, co o sobie wiem, czego sobie nie wiem jeszcze. Uświadomiłeś mi taką rzecz, której powiem teraz, bo może to też odniesie się do słuchaczy. Testy, robienie testów osobowościowych, sprawdzanie, co jest moją mocną stroną, co nie jest moją mocną stroną. Patrzyłem zawsze na to z przymrużeniem oka, to znaczy po co robić mi kolejny test, który pokaże mi jakieś tam wyniki, wiesz, tutaj jestem dobry, tu nie jestem dobry, co z tego? I faktycznie, jeżeli tylko się zrobi test i popatrzy się na tą kartkę i nie zrobi się z tym nic, to faktycznie nie ma większego sensu. Natomiast jeżeli faktycznie odniesie się to do tego, co się aktualnie dzieje w mojej firmie, czy w moim biznesie, w moim życiu, i popatrzy się na te słabe strony i powie się, aha, ja tu próbuję działać, a tu mi nie wychodzi, to już teraz wiem dlaczego, więc wybaczam sobie to, że tego nie będę robił i spróbuję znaleźć takie konstruktywne rozwiązanie, choćby nawet zlecenie tego komuś innemu, bądź zmianę kierunku życia, na przykład, czy biznesu, żeby to zadziałało u mnie w życiu, żebym ja był szczęśliwy i ludzie, którzy są naokoło mnie. No to jest właśnie, to jest taka rzecz, którą ja robię na samym początku pracy ze swoimi klientami, czyli mówię się, wiesz, budowanie marki, branding, to ludzie sobie kojarzą od razu z tym, jak wygląda strona, jak wyglądają, nie wiem, banery, roll-upy, zdjęcia w mediach społecznościowych i tak dalej. A tak naprawdę jedną z pierwszych rzeczy, którą robię ze swoimi klientami, to ja im podsyłam 2, a czasem 3 testy, które mówię, słuchaj, musisz sobie to zrobić. Jak pytają dlaczego, ja mówię, bo to pozwoli ci zauważyć obszary, w których się niepotrzebnie męczysz, i obszary, w których nie wykorzystujesz w pełni swojego potencjału. Ja podsyłam klientom do zrobienia Strength Finder, czyli tak zwane te talenty Gallupa, i podsyłam im dynamikę bogactwa. I jeszcze czasem taki jest test do poszukiwania głównego archetypu. I to powoduje, że nawet samo takie zrobienie takiego testu, to ludzie mają, wiesz, płaskie czoło, nie? Na zasadzie, kurde, przecież no tak, już wiem, dlaczego się męczyłem z tym, tak. Bo nie miałem z tym zasobu, albo faktycznie, ja chciałem robić to, tu mnie szef zablokował i tego nie zrobiłem, dlatego się buntuję teraz i otwieram swój własny biznes. I ludzie się wtedy zauważają, że nie są popsuci, tylko to jest właśnie kwestia tego, czy zaczniesz budować zespół ludzi, którzy uzupełniają się kompetencjami, bo jeden będzie dobrze zarządzał zespołem, drugi będzie dobrze robił wystąpienia publiczne, trzeci będzie świetnie robił, wiesz, dogadywał biznesy, a czwarty jeszcze napisze do tego system, tak? I każdy z nich ma to tak, jak masz, nie wiem, Apple, tak? 2 Steve'ów. Jeden świetnie sprzedawał, drugi świetnie konstruował. Jeden bez drugiego tak naprawdę by sobie nie poradził na samym początku. Mówimy o budowaniu zespołu i domyślam się, że później w kolejnym etapie też powiesz o tym za chwilkę, bo budowałaś pewnie zespół i masz tutaj doświadczenie, ale wróćmy do tego momentu, kiedy, tak jak powiedziałeś, wyszedłeś z etatu, zacząłeś pracować nad swoją własną agencją, no i to ci padło, tak jak powiedziałeś, już wiesz dlaczego. Co się stało później? Później szukałem, miałem 1,5 roku, później przede wszystkim musiałem wrócić znowu na trochę do pracy i miałem to szczęście, że jest w ogóle super, bo kiedyś zrobiłem sobie listę agencji, w których chciałbym pracować i się okazuje, że z 4 agencji, które wypisałem, jak sobie sprawdziłem wstecz, z 4 agencji, które wypisałem, w 3 pracowałem, tak? Czyli to ta agencja, w której pracowałem pomiędzy zajęciem się budowaniem marki osobistej dla swoich klientów, a swoją agencją, to była jedna z tych, które miałem na liście, nie? Czyli w zasadzie miałem listę firm, do których chciałem pracować i to była jedna z tych firm, więc ja poszedłem do pracy, żeby ratować budżet, wiesz, domowy, no bo mi się w tym momencie tam zablokowali konta, w ogóle jakieś zaległości w urzędzie skarbowym, inne cuda, więc wróciłem do pracy, do bardzo fajnej agencji
I szukałem, czyli ja oprócz tego później szukałem, a może zajmę się tym. Sprawdzałem, jak to jest, wiesz, byłem łatwym celem dla struktur MLM-owych, więc a co będzie z tym? A jakby może jakiś biznes produktowy? Jakby szukałem różnych sposobów, różnych rozwiązań, cały czas czytając i słuchając ludzi, którym się nie udało, a potem się udało, albo jakichś tam właśnie książek rozwojowych. I ja w ogóle miałem takie założenie, że ja już jestem zmęczony marketingiem, że już nie chcę, że już po prostu, wiesz, że ja już się tym nie będę zajmował, ja już porobię coś innego. I znowu tutaj Dorota, moja żona, się pojawiła, że tak powiem, ze swoją mądrością i wnikliwością. Ona powiedziała: dobra, a co byś tak naprawdę chciał robić, gdyby ci nikt nie płacił? To i tak byś to robił. Ja mówię: no pewnie bym tam, nie wiem, rysował, coś projektował. No dobra, a co ci przeszkadzało w poprzedniej, jak prowadziłeś swoją firmę? To, że tam pracowałem z zespołami, później przychodził prezes, mówił: nie, jednak zielone, nie? Ja mówię: i wiesz, tam 3-4 miesiące pracy do kosza. No to czy jest taka możliwość, żebyś robił to, co lubisz, w warunkach, w jakich lubisz? Ja mówię: to jest nawet dobre pytanie, nie? I tutaj mi się zaczęło pojawiać, wiesz, praca z ludźmi, z jednostkami, z osobami, które... że wiem, że to jest decision makers, tak? Osoby, które chcą pracować. I właśnie stwierdziłem: dobra, to będę projektował logotypy dla ludzi. Zaczęło się od logotypów dla ludzi. I co ciekawe, to było tak, że ja rozmawiałem o tym z Dorotą chyba w sobotę czy w piątek, a w poniedziałek odezwała się do mnie jedna z moich znajomych, która powiedziała: wiesz co, Michał, ja chcę wejść na scenę, chcę być trenerem, czy ty mi pomożesz w przygotowaniu logotypu, brandu, strony i wszystkich innych rzeczy. Mhm. Więc to było niesamowite, że znowu gdzieś tam poszła intencja, tak. Ja stwierdziłem, że chcę to i nagle no dobra, pyk, i jest. Mam. Tak? Jakby, mhm. I to było coś niesamowitego. Później od tej osoby znowu były kolejne, które później przez rekomendacje. Ja bardzo szybko miałem świetną rekomendację do tego, bo tak naprawdę do mnie później zespołu Mateusza Grzesiaka się do mnie odezwali, że oni chcą, żebym ja z nimi pracował. Ja mówię: a kto to jest Mateusz Grzesiak? Nie, mhm. Co to jest za gość? Zacząłem szukać na YouTubie, co to jest za człowiek. I tak potem potoczyło się, że miałem przyjemność pracować z naprawdę niesamowitymi ludźmi nad ich marką. To też nie jest tak, że wiesz, że ja robię te marki, bo to jest tak, jakby ktoś powiedział, że projektant strony internetowej zrobił ci firmę. Mhm. No nie, on ci zrobił stronę. To tak samo jak coach. Niektórzy coachowie mówią, że ja tutaj, to jest mój klient i ja mu spowodowałem sukces. Ja mówię: no nie wiesz, o czym mówisz, bo możesz mieć 300 klientów, z którymi będziesz pracował i tylko jeden z nich osiągnie ten sukces, ponieważ to od niego zależy, co on zrobi, nie od ciebie. Mhm. I tak samo jest w przypadku budowania marki. Ja mam klientów, którzy osiągnęli super spektakularny sukces, a mam takich, którzy dostali dokładnie to samo i wiesz, i stoją w tym miejscu, w którym byli. Mhm. Więc jestem daleki od mówienia, że ja buduję marki. I to jest też tak, że znowu Dorota, ona mówi, bo miałem taki przez chwilę takie hasło, że I create stars. I ona mówi tak: wiesz co, Michał, ja... Na przykład ty pracujesz ze mną i ja nie czuję, że ty mnie tworzysz. Ja siebie tworzę. Ty mi jakoś tam pomagasz po drodze. Mówię: to jest ciekawe, nie? To jest w ogóle bardzo... Bo to faktycznie tak jest, tak? Ja tutaj nic nie tworzę. Ja tylko towarzyszę osobie, która ma ambicje, chęć i siłę do działania w tym, żeby zrobiła to lepiej, na większą skalę. No i zmieniłem to na I awake stars. I to od razu we mnie, wiesz, zarezonowało, tak? Bo to jest... Każdy ma w sobie... ten taki przygaszony, czasem nie, czasem błyszczący, ale ten taki płomyk prawdziwej wiadomości, którą chcę przekazać do innych osób. Mhm. I to, co ja robię, to ja pomagam, żeby to, wiesz, bardziej świeciło. Mhm. I to dużo, dużo, dużo bardziej ze mną rezonuje. No i tak przeszło właśnie, wiesz, przeszło to na budowanie marki osobistej, teraz również marki dla produktów i usług, ale przez długi czas były to właściwie same marki osobiste. Właśnie tak fajnie obrazowo opisujesz te rzeczy, którymi pracujesz, tą wartość, którą dajesz ludziom. Opisałeś to, że doszedłeś do wniosku, że budzisz te gwiazdy, awakening, tak? Mm-hmm. Ja od razu widziałem, wiesz, ja od razu widziałem to światło, ja widziałem taką świeczkę, tak sobie wyobraziłem, i ten płomyk taki malutki, taki wiesz, okay. Takie tyle, co się tli, nie? I ty wtedy, wiesz, tak ogarniasz ten płomyk, wiesz, żeby tam nic nie dmuchało i on tak się powoli rozpala i rozświetla pomieszczenie na przykład. Ale uświadomiłem sobie, że tak naprawdę może sporo osób pracować przy wzroście takiej gwiazdy
i może robić przeróżne rzeczy. Może być osoba, która w ogóle będzie uświadamiała tej świeczce, że tam jest knotek, który można odpalić. W ogóle, bo są takie osoby, które nie widzą w sobie w ogóle żadnej wartości. Żadnej. Myślą, że to dla nich w ogóle to nie jest w ogóle jakaś tam marka osobista, cokolwiek. To w ogóle nie jest dla nich. Oni nie są w stanie do światu dać nic ciekawego. Są osoby, które coś wiedzą, czują, że jest ta wartość, ale nie wiedzą właśnie, jak to rozpalić i rozumiem, że tutaj ty jesteś awakening, czyli takie budzenie, że tak, to jest to, pomaganie i później rozpalanie tego. No ale później też jest ta praca właśnie z takim szlifowaniem, czyli ktoś już odkrył, już wie, już czuje, zaczyna to robić, ale ma tyle do ogarnięcia, musi poznać siebie, musi zobaczyć swoje słabe, mocne strony, musi zobaczyć, gdzie, w którym miejscu zainwestować swój czas i energię, żeby to poszło w tym kierunku, w którym chce, bo można po omacku zrobić masę błędów i właśnie źle to robić. Podoba mi się właśnie to, że pokazuje to bardzo wiele możliwości dla każdego z nas, że praca z innymi ludźmi jest potrzebna, że te ludzie są potrzebni, że jest bardzo szeroki zakres różnych ciekawych rzeczy, które możemy z innymi ludźmi robić, żeby im pomagać. To jest taki jeden komentarz. Drugi dotyczy tego, że jest na pewno czujesz się szczęśliwcem, mając u boku tak wspaniałą żonę, do której się odnosisz chyba 3, 4, 5 razy już i mówisz, bo Dorota mi powiedziała to, bo powiedziała to. W zasadzie nie powiedziała. Zadała pytanie. I tak powiedziałeś, pytanie, które było bardzo, bardzo mądre, potrzebne, takie ciekawe pytanie. I to jest właśnie coś, co pewnie niewiele osób ma szczęście doświadczyć w takich relacjach partnerskich. Pewnie jest część osób, która powie tak, mam takiego partnera, żonę, męża, że wspieramy się i rośniemy razem też tutaj rozwojowo. A to jest, wiesz co, to jest w ogóle, to jest temat na osobną dyskusję, bo uważam, że budowanie długotrwałego związku to jest największe wyzwanie, największy projekt, najwspanialsza rzecz, jaką w ogóle miałem okazję do tej pory w swoim życiu spotkać. To jest tak, że do tego momentu, w którym masz takie zaufanie i dostajesz takie pytania, to są po drodze, jest tyle rzeczy, tyle momentów, w których chcesz się poddać, tyle kłótni, tyle nieporozumień, tyle, wiesz, robienia sobie na złość i innych rzeczy, tylko jak czujesz i wiesz ich, że chcesz nad tym pracować i że kochasz tą drugą osobę, no to wtedy nad tym pracujesz. To nie jest na zasadzie, jest trudno, to zostawiam, bo w tym momencie może się okazać, że osoby, które na przykład teraz gdzieś tam, wiesz, myślą sobie o fajnie jest mieć taką żonę, czy fajnie jest mieć takiego męża, miały już taką osobę, tylko poddały się na przykład w pierwszej walce. To ile razy, wiesz, jak wielkie i ile razy trzeba było te walki stoczyć i po prostu podjąć decyzję, że nie, wypracujemy to, znajdziemy sposób, dojdziemy do tego, jak to zrobić i wtedy właśnie rośniesz, tak? To znowu jest ten taki moment, czy w tym ogniu spłoniesz, spalisz się, odejdziesz, czy jednak ugotujesz ten obiad nad tym ogniem, nie? Znowu ty się musisz, to jest tak, że okej, ludzie oczekują, że ktoś się zmieni, a to ja się musiałem zmienić. To jak ja się zmieniłem przy Dorocie, to jest w ogóle, jakbyś mnie poznał w szkole średniej, to byśmy się nie polubili raczej. Nie bo wiadomo, to, bo ja wtedy też byłem inny, także mogło być różnie. To był, wiesz, to był bardzo egoistyczny, manipulujący ludźmi, znający swoją siłę i wartość człowiek, który nie zwraca uwagi na to, co inni ludzie myślą, więc to ja byłem bardzo nieprzyjemnym człowiekiem, no, swojego czasu. I ja musiałem się zmienić, ja musiałem urosnąć. I dlatego teraz mam ten przywilej, że wiesz, jak sobie siedzimy znowu teraz, na przykład mamy codzienne poranne rytuały, i to też jest tak, że możesz mieć super osobę, ale jeśli nie poświęcisz czasu na relację, jeśli nie poświęcisz czasu na danie uwagi i danie siebie, to ta relacja zniknie. To jest jakby, wiesz, to jest na to, na czym się skupiasz, rośnie. I my na przykład mamy codzienny rytuał picia porannego kawy, czasem siedzimy po prostu sobie obok w ciszy i przez 30 minut nie mówimy nic. Czasem wychodzą z tego niesamowite jakieś w ogóle transcendentalne dyskusje. Czasem z tego wychodzą, wiesz, kłótnie, ale mamy ten czas, żeby nad sobą pracować, więc to szczęściarzem jestem, tak, ale widzę, jaka jest ilość pracy za tym, żeby taki związek zbudować. Tak. To, co mówisz, to jest, że obie strony są współodpowiedzialne za to szczęście, które budują. Że to nie jest tak, że to szczęście, że mam taką fajną osobę, która mnie wspiera cały czas, bo to tak nie jest. To jest właśnie ta świadomość. I teraz też czytam po raz kolejny zresztą książkę Byron Katie, nie wiem, czy znasz. Kochaj, co masz.
Chyba tak jest tytuł. Kochaj, co masz. Chyba tak. Czy kochaj, co jest? Już nie pamiętam dokładnie, bo po angielsku czytam, a tam jest tłumaczenie na język polski, więc jest po języku polskim, który jest dostępna. W jakiejś będzie, tam jest taki przykład, że no jest żona i mąż. I właśnie mąż, wiesz, wpada do domu i z wściekłością krzyczy, wiesz, w ogóle, wiesz, Katie, co się do cholery z tobą dzieje? Mhm. Z taką wściekłością. Mhm. I ona mówi, że no, reagowałaby do tej pory, bo wtedy tam się była zmiana w jej życiu, reagowałaby w ten sposób, że po prostu takim samym zaangażowaniem emocjonalnym, typu, tak, co ty w ogóle ode mnie chcesz? O co ci chodzi, nie? Mhm. Natomiast nauczyła się tego ignorowania tej warstwy emocjonalnej totalnie i tylko skupiania się na słowach, czyli czego dotyczy to pytanie, czyli co on właściwie teraz powiedział, co jest do cholery, co się ze mną do cholery dzieje, więc czy on może pyta o coś ważnego, nie? I zastanowienie się nad sobą, bo każdy komunikat drugiego człowieka, bez względu na to, z jaką emocją wypowiedziany, powinien dawać nam do myślenia, bo to jest informacja zwrotna, to jest informacja zwrotna o to, o tym, w jaki sposób my tą osobę, znaczy jak ona się czuje przy nas, o, może w ten sposób. I świetnie, że tak właśnie to powiedziałeś, że tak skomentowałeś, że to nie jest tak, że mam taki wspaniały prezent. Oczywiście tak, masz. No tak, no tak. Ale ty pracujesz przy tym, prawda? No, razem pracujemy, bo to jest, ile Dorota przy mnie musi pracować, to jest tylko ona wie. Świetnie. I cieszę się, że tak powiedziałaś, bo ja mam podobne doświadczenia też, prawda? Jeżeli pracujemy razem z żoną, to sobie pomagamy, rośniemy. Jeżeli przestajemy pracować, któraś część przestaje pracować, no to są właśnie te zgrzyty coraz trudniej. I można wpaść nawet na taki etap, że jest naprawdę tak trudno, że tak jak wiele osób niestety, no po prostu się rozchodzi. Także to jest też jakiś klucz. Dobrze. Znowu zmieniliśmy temat. A co trzeba komentować? Miałbyś luźno. Zawsze jest luźno. Z tobą, Michał, świetnie. Dobrze, wróćmy do twojej historii. Więc tak, popracowałeś z Dorotą, powiedziała ci fajne rzeczy. Ty znalazłeś pierwszego klienta na logo. I to jest kolejna rzecz znowu. Czyli tak jak powiedziałeś, jest intencja, wiem, co chcę robić i czuję, że faktycznie to jest to i w tym momencie przychodzi oferta. W tym momencie przychodzi to, czego ja potrzebuję. I to jest też bardzo fajna wskazówka, bo to się sprawdza nie tylko w twoim życiu, nie tylko w moim życiu, tylko wiele osób, z którymi rozmawiam, właśnie tak to działa, nie? Wysyłam komunikat, że tego potrzebuję i to przychodzi. Znowu, to jest też coś, co a propos tego, co rozmawialiśmy wcześniej, to jest też coś, co kwestionuję, czyli analizując sobie sytuację wstecz, czasem jest tak, jak mówisz, czasem jest tak, że przychodzi coś zupełnie innego i wtedy zamieniasz to na okej, to jest to, czego się musiałem nauczyć, to jest to, kim się musiałem stać, żeby to zrobić, ale pytanie, które ja sobie zadaję, czy to nie jest przypadkiem nasza, bo to jest tak, jak masz, nasz mózg szuka wzorców i potwierdzenia tego, co już teraz wiemy. Czyli czy to nie jest tak, że zawsze patrząc wstecz na dowolną historię swojego życia jesteś w stanie wskazać, że to była lekcja albo coś, co było ci potrzebne, albo to było właśnie to, co poprosiłeś. Czyli de facto, niezależnie od tego, co się wydarzy w twoim życiu, czyli czy wyślesz intencje i dostaniesz odpowiedź, czy nie dostaniesz odpowiedzi, twój sposób myślenia wskazuje na to, czy to jest... oceniasz to jako coś dobrego, czy jako coś złego, bo fajniej jest żyć w świecie, w którym myślisz pozytywnie, wysyłasz intencje i dostajesz odpowiedź, tylko że patrząc na... to jest to znowu, jak rozmawiałem z taką osobą, która właśnie myśli tymi kategoriami, że każda myśl, każda intencja staje się rzeczywistością, albo krokiem w stronę tej rzeczywistości. Ja mówię tak, albo ty patrząc na to wstecz, znajdujesz schematy, które twój umysł i tak by znalazł, czyli... znowu, być może jest tak właśnie jest, że myśl stwarza, być może jest tak, że nasza intencja zawsze kończy się prędzej czy później materializacją, albo my sobie tak to tłumaczymy, czyli patrząc wstecz na dowolne wydarzenia, określamy je jako okej, ta lekcja była mi potrzebna, bo wtedy się nauczyłem tego i tego, czyli jakby patrząc wstecz uzasadniasz, dlaczego coś się wydarzyło albo dlaczego coś potoczyło się w tym kierunku, niezależnie od twojego. Więc to jest coś, co jest przyjemnie jest mieć, natomiast z mojej perspektywy to jest coś, co ja teraz testuję i sprawdzam, tak? Czyli na ile do intencji trzeba włożyć pracy, czy nie trzeba włożyć pracy, jak powinna wyglądać intencja, czyli to takie, wiesz, znowu to jest to, co mi się mocno wyostrzyło, to jest obserwacja tego, co się
co się dzieje i co się wydarzy. No tak bym to nazwał, ale kwestionuję i podważam. Kiedyś bym wszedł w ogóle, wiesz, tak, właśnie tak jest, siła przyciągania, w ogóle, dokładnie tak. A teraz jest, być może to był tylko zbieg okoliczności. A? No rozkładasz trochę, że tak powiem, sekret na czynniki pierwsze, nie? Przyglądam się, bo to jest właśnie to. To jest kwestionowanie, to jest... Ludzie mieli takie przekonanie, jak oglądali gdzieś tam sekret, że wystarczy siedzieć i myśleć o tym milionie dolarów, które mi to spadnie i faktycznie on spadnie. No, to co powiedziałeś, czy faktycznie trzeba włożyć w pracę, czy trzeba podnieść akcję, czy wystarczy czekać, tak? To są podstawowe pytania. A jeszcze taka jedna rzecz, którą może tutaj pominęliśmy, to jest oprócz tej intencji, a w ogóle czym jest intencja i jak to się w ogóle, czy sami tylko i wyłącznie odpowiadamy za te efekty, czy jest jakaś inna siła sprawcza, która pomaga nam otrzymać to, albo daje nam to, o co prosimy, albo o co się modlimy, bo tak to jeszcze można nazwać, modlitwa jako intencja, bo ja akurat w to wierzę, że nie jestem sam. I że to, co otrzymuję, nie pochodzi tylko i wyłącznie, nie wiem, z mojego wnętrza, czy moja myśl jako sama myśl kreuje coś rzeczywistego. No to jest tak, że ja też mam właśnie, wiesz, rozmowy z osobami i takimi, które bardzo mocno wierzą w jakąś konkretną religię i ja mam bardzo, bardzo dużo czasu i uwagi poświęciłem na rozwój duchowy, więc mam bogate doświadczenia i z chrześcijańskiego pola, gdzie w bardzo głębokich, zbiorowych medytacjach w ogóle przez jakichś biskupów dostawałem jakieś odpusty całkowite, jakieś w ogóle transy w chrześcijańskich społecznościach i szamańskich i psychodeliki, więc można powiedzieć, że ja bardzo dużo różnych rzeczy widziałem, mi się sklejają w jakiś obraz, który do niedawna bym określił, że tak właśnie jest. Natomiast teraz to jest znowu, wiesz, dla mnie to jest odkrywanie rzeczy na nowo. I teraz pytanie, czy na przykład znowu w tym, co mówiłeś, czyli intencja, a być może sposób formułowania intencji, bo jeśli czegoś chcesz, to znaczy, że tego nie masz, więc robisz to z energii braku, czyli ze strachu, czyli sukces przyciąga ci więcej strachu. Jeśli podejmujesz decyzję i idziesz w jakimś kierunku, niezależnie od konsekwencji i okoliczności, to wtedy nie jest ci potrzebna modlitwa, ponieważ energię masz skierowaną w kierunku jakiegoś celu. I teraz pytanie, czy bez ciebie, wiesz, znowu, czy ciebie wspomaga siła wewnętrzna, czy ty jesteś źródłem tej siły, która przychodzi później z zewnątrz? Czyli wiesz, czy na zasadzie to jest trochę mi się kojarzy z samochodzikiem zdalnie sterowanym, tak? Czy jesteś samochodzikiem, czy jesteś osobą, która steruje tym samochodzikiem, więc w tym momencie od kogo podchodzi moc? Więc to są takie rzeczy, które ja też wierzę, że jesteśmy, wiesz, mega... O, coś mi tutaj lata. Jesteśmy mega... A nie, to ty. Ja jestem cały czas. Ach, poczekaj, wiesz co, bo Dorota mi podłączyła myszkę Bluetooth i mi teraz lata. Czekaj, muszę odłączyć Bluetooth szybko. Czyli ona ci po prostu na twoim ekranie. Poczekaj, tak. Już, czy ja to mogę odłączyć? No, zaraz nas rozłączy na 100%. Czyli teraz, teraz będzie wyścig, czy dojdzie do tego przycisku, czy nie. Udało się. To jest ciekawe, to się zdarza, nie? Jedno urządzenie do dwóch komputerów i później przejmuje kontrolę nad to było tak, wiesz, co mi robisz na moim pulpicie? Oskarżyłeś mnie na to, oczywiście. Tu przez Skype'a ci porobiłem takie rzeczy. Okej, dobrze, pewnie musimy zmienić temat i wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli o tobie. Historia. Bo to jest o tobie, więc opowiadaj dalej w takim razie. Więc dostałeś pierwsze zlecenie albo propozycję współpracy przy stworzeniu logo, przy stworzeniu marki osobistej. I przecież wtedy byłeś jeszcze tylko byłeś grafikiem. I chciałeś robić grafiki, no dobra, no logo jakby zalicza się do tego, ale to, co się stało później, jakiś czas później, okazało się, że ty jednak pracujesz nad czymś więcej. Znowu jesteś jakby bardziej w marketingu i na tych rzeczach skupiony, więc może powiedz, jak wyglądała ta droga.
Wiesz co, to było później tak, że ja w międzyczasie zrobiłem... to jest tak, że ja szukałem sposobów, w jaki mogę jak najlepszy sposób stworzyć logo, które klient po pierwsze zaakceptuje, a po drugie będzie go określało. Czyli nie symbol na zasadzie podobają mi się konie i kolor zielony, więc chcę mieć w logo zielonego konia, tylko jak ja mogę się dowiedzieć o osobie, czy o firmie, o kliencie w taki sposób, żeby móc w tym logotypie zabrzeć, żeby to było wow, to jest moje, tak? To jestem ja, to jest wow, Michał, to jest, uchwyciłeś w ogóle esencję. Więc ja zacząłem przez to, że i rozwój osobisty, i, tak, i psychologia, szukałem pytań i sposobów na to, żeby wyciągnąć z osoby informacje, które później mi pozwolą na przygotowanie takiego logotypu. I w pewnym momencie w jednym z procesów twórczych przy kolejnej klientce przechodzimy przez pierwszy wywiad i ona mi mówi, wiesz co, Michał, ja jestem gotowa zapłacić ci za sam ten wywiad. Ja mówię tak... ale czemu? Ona mówi, bo przez to, co ty zrobiłeś teraz, ja mam jaśniejszy kierunek, ja wiem, czego nie powinnam, wiem, co powinnam, wiem, w którym kierunku powinnam iść, wiem, co mnie powstrzymywało, porozjaśniałeś mi rzeczy, ja tak naprawdę widzę, że teraz logo będzie tylko ozdobą do tego, że sposób, w jaki ja to osiągnę. Mówię, to jest ciekawe, nie? Ona chce zapłacić za samo to spotkanie. I to było tak, że się w tym czasie spotykałem z wieloma osobami, na sobie byłem widoczny, zacząłem budować swoją markę, więc spotykałem się z różnymi osobami. I w pewnym momencie było tak, że była jakaś tam kolejna osoba, której nie znam, a Michał, musimy pogadać. Ja mówię, dobrze, spotkanie ze mną kosztuje tyle i tyle. Okej, podaj mi numer konta. Ja bym taki... Okej, czyli ktoś jest gotowy zapłacić za mój czas i za mój punkt widzenia. Ja wtedy zacząłem szukać i sprawdzać, co jest potrzebne do tego, żeby osoba, która do mnie przychodzi jakby z punktu zero, mogła być numerem jeden w swojej branży za x czasu. I zacząłem szukać tych elementów, tych klocków, które są potrzebne do zbudowania marki. I zaczęło się od tego, że to jest właśnie to poszukiwanie tej misji, tego korzenia. Później są te pierwsze pędy, czyli jak to zrobić, żeby ci się nie rozsypała kariera i jak to wszystko poukładać, jak skorzystać ze swoich zasobów. Później mamy strategię i tak dalej. Tych elementów tam na początku było 9, a ja teraz uprościłem do 5. W każdym razie okazało się, że dzięki temu jestem w stanie pomóc takiej osobie, jakby być jej towarzyszem, pomóc jej od momentu, kiedy Michał, mam taki pomysł, że chciałbym zacząć coś robić, do momentu, której ona ma na przykład już swoje kampanie, swoje produkty, występuje na scenie, wydaje swoje książki. I z tego powstał taki... I teraz na przykład jest tak, że przychodzą do mnie osoby, które na przykład już mają jakiś duży sukces, albo już mają jakąś firmę, która pięknie działa i już określamy ich jako ludzi sukcesu. Oni mówią, Michał, chcę zrobić krok w tym kierunku. Ja wtedy sprawdzam, co ma zrobione, czyli jakby który z tych elementów jest już ogarnięty, nad którym musimy pracować. Wtedy wybieramy jeden konkretny, który będzie taką największą dźwignią i najbardziej pomoże. Więc logotyp stał się jeden z dziewięciu elementów po drodze do budowania marki. Kiedyś jakby był początkiem, był właściwie tylko tym, co robiłem, a później się okazało, że on jest na tam piątym czy szóstym etapie budowania marki i tak naprawdę, że są osoby, które nawet w ogóle nie muszą mieć tego logotypu robionego, bo na ich, jakby w ich, na przykład są takie osoby, które budują markę swoją osobistą albo firmy w tak zwanym, niekoniecznie w B2B, ale są na przykład w takich zamkniętych środowiskach, czyli jest osoba, która ma być, wiemy, że ma być numerem jeden w gronie 50 na przykład ludzi, którzy zajmują się importem stali, tak? I w tym momencie nie musisz jej budować profilu social media, nie musisz jej robić jakichś tam rzeczy, tylko budujesz strategię budowania sieci połączeń, komunikacji, budowania relacji z osobami. I ona nie potrzebuje logotypu, nie potrzebuje, wiesz, jakichś takich rzeczy, bo ona ma swoje firmowe, więc to jej budowanie marki będzie wyglądało inaczej. I ta rzecz, od której zacząłem, czyli logotypy, może się w ogóle w tym konkretnym przypadku nie przydać. Mm-hmm. Sposób, w jaki to opisujesz, jakby nakręca mnie do tego, żeby, nie wiem, rozmawiać więcej, wiesz, ale nie możemy teraz, bo nie mamy tyle czasu, ale myślę, że kiedyś wrócimy może do takiego tematu przy innej okazji i porozmawiamy o tym na przykład w ogóle, jak rozpocząć budować strategię, od czego i od czego zacząć myśleć, wiesz, ale to, co powiedziałeś, jeśli chodzi o logo i jak fajnie twoja klientka to opisała, że to może być taki dodatek na koniec, taki badge, tak sobie wyobraziłem, że wiesz, budujesz siebie jako markę, czyli ty jesteś marką, nie twoje logo, nie twój profil na Facebooku. To są rzeczy, które tylko mają to pokazać, kim jesteś. I budujesz siebie, w zasadzie odkrywasz siebie, bo mi się wydaje, że ten proces rozwoju to nie jest o tyle budowanie, o ile zrzucanie rzeczy, które nam przeszkadzają. Tak, prawda? Więc tak, zrzucam i w końcu jestem ja,
I teraz już wiem dokładnie, o co chodzi, i ten badge, który mi wyszlifowałeś, on tak fajnie pasuje do tego, więc sobie go przypinam tutaj. Tak, i to jest moje logo. Ja dumnie z tym chodzę, bo ktoś, kto patrzy na mnie, to już jak jest zainteresowany, ale to logo jeszcze mówi, ten badge mówi o to dokładnie, kim jestem. Nie muszę zadawać pytań. Kim jesteś? Zobacz, mi tutaj naprawdę z czasem, to jest w ogóle fajne, że to pojawiła się metafora i ona mi tutaj naprawdę gra. Jak zobaczysz, wyobrazisz sobie, że właśnie to jest ten pomyk, tak, który mamy w sobie, który został poprzykrywany oczekiwaniami społeczeństwa, jak należy zachowywać się w danej grupie społecznej, co wolno, czego nie wolno w danej kulturze, i to jest jakby przysłaniasz się tymi, jak należy się prezentować na mediach społecznościowych i tak dalej, przysłaniasz sobie ten pomyk i w pewnym momencie jak zadbasz o niego, czyli najpierw trzeba go znaleźć, zobaczyć, gdzie on jest, potem trzeba zobaczyć, czego on potrzebuje w tym kierunku, to on zaczyna przepalać te rzeczy, zaczynasz błyszczeć swoim światem, zaczyna być bardziej widoczny, zaczynasz być bardziej autentyczny, nie potrzebujesz tych zasłonek, a do tego jeszcze ludzie będą wiedzieli, że to dokładnie jesteś ty, tak, bo nie ma drugiej takiej samej. Ja wierzę, że każdy z nas, jakby natura nie robi pustych przebiegów, więc każda osoba, która jest, każde żyjątko, każde stworzenie, każdy kamień ma jakiś cel, ma jakiś coś, jakby pasuje do całej układanki, tak, bez tego puzzle nie byłyby kompletne, więc każda osoba też ma unikalny ten swój taki płomień, który można obudzić i zbudować swoją markę. Mhm. Więc ty współpracowałeś wtedy z ludźmi, którzy teraz są bardzo znani tej marki są bardzo rozpoznawalne, jak na przykład Kamila Rowińska czy Mateusz Grzesiak i pewnie jeszcze kilka innych nazwisk, których tutaj nie wymieniłem, ale coś później powiedziałeś, że jakby szukałeś takiej grupy, skrywałeś się na taką grupę ludzi, którzy są jeszcze w takim punkcie, gdzie w ogóle nie wiedzą nic gdzie. Bo rozumiem, że Mateusz Grzesiak czy Kamila Rowińska już mieli pewien zasób wiedzy o sobie, informacji o sobie, wiedzieli, w którym kierunku chcieli iść i jakby potrzebowali ciebie, żeby tylko tam troszeczkę ich podciągnąć. Na drugi poziom. Natomiast mam wrażenie, że ty, jak zacząłeś mówić o tym całym procesie, że skierowywałeś się na osoby, które w ogóle jeszcze jakby nie za bardzo wiedziały, od czego zacząć. Dobrze to odebrałem? Wiesz, to jest w ogóle tak, że był taki długi czas i moment, w którym pracowałem i współpracowałem i mieliśmy bardzo bliską, mamy dalej bardzo bliską relację z Marcinem Osmanem. I on kiedyś powiedział do mnie coś takiego, bo rozmawiamy o produktach i o usługach i on mówi tak, wiesz co, Michał, ludzie chcą od ciebie usługi za 10 zł przysłowiowe, daj im to. I mówię tak, ciekawe, nie? Bo to jest tak, że właśnie pracowałem z osobami, które już miały coś, zbudowane i chciały wejść na poziom wyżej. A on mówi, że ludzie szukają i chcieliby z tobą pracować, tylko ich na to nie stać. Daj, zrób coś, żeby mogli mieć ten produkt za przysłowiowe 10 zł. I ja wtedy stworzyłem grupy, to było później przez rok czasu, cykliczne, takie co kwartał chyba, czy co 2 miesiące, uruchamiane grupy Akademii Mocnych Marek. I przez tą Akademię Mocnych Marek tam się chyba 130 osób, przeszło. I z tej Akademii Mocnych Marek w ogóle to jest tak, że właśnie to były osoby, jak na przykład teraz zobaczysz, no jesteś w UK, ale są na rynku polskim osoby, które naprawdę na zasadzie z kompletnego poniżej radaru stają się ikonami i są widoczne. Jest duża szansa, że one przeszły przez Akademię Mocnych Marek, gdzie właśnie dzieliłem się od początku do końca tą całą drogą, czyli okej, jesteśmy w pierwszy dzień, to był w ogóle zapis stanu gry. Bardzo mi się podoba to określenie, to wziąłem je od Michała Wawrzyniaka. Zapisz swój stan gry, czyli co mamy, czego nie mamy, czego nam brakuje, co teraz masz, jak określisz, po czym poznasz, że będzie, że idziesz w dobrym kierunku, czyli takie na zasadzie zapisanie stanu gry i później przez bardzo intensywne, takie to były 2 tygodnie pracy online, ale na żywo i w grupach, co do tej pory, jak obserwuję, jak prowadzi wiele osób, to jest do tej pory to było unikalne, tak, bo to powodowało budowanie bardzo mocnej społeczności. Przechodziły przez cały ten proces budowania marki do momentu, do którego miały tak naprawdę po 30 dniach zrobić launch swojej pierwszej produktu lub pierwszej usługi. I w ten sposób na przykład dalej, na przykład Wojtek Kołodziejczak przeszedł przez taki proces i on mówi, że w ogóle, wiesz, że no od tego zaczął robić swoje szkolenia, od tego zrozumiał, w którym kierunku idzie i że on w ogóle jest mi do tej pory pięknie zresztą mi pomaga i pięknie mnie promuje. Pozdrowienia dla Wojtka, jak ogląda. Właśnie on przeszedł przez Akademię Mocnych Marek, więc to
to był taki moment, w którym ja pracowałem z osobami, które myślą o tym, żeby coś zmienić, chciałyby coś zrobić, ale nie wiedzą jak. Są na przykład, pracują na etacie albo są jakimiś menadżerami i myślą o tym, żeby podzielić się swoją wiedzą jako nauczyciel, jako mówca, jako trener, jako pójść napisać książkę czy zrobić swój kurs. I z nimi pracowałem od momentu, okej, jesteśmy tutaj, co zrobić, żeby to się wydarzyło i co zrobić, żebyś to miał. I to był ten, ta Akademia Mocnych Marek, to był produkt za 10 zł? Nie, to było, pierwsza grupa była za, jeśli dobrze pamiętam, za 97 zł i później to było tak, że ta cena, ja ustawiłem taki timer, w pewnym momencie było tak, że dwie ostatnie grupy to była cena 2500 zł za uczestnictwo w Akademii Mocnych Marek. Natomiast to było tak, że mogłeś, na początku było tak, że pierwsza grupa była w ogóle jakaś super tania, bo ja chciałem sprawdzić w ogóle koncept, a potem było tak, że taniej mogłeś kupić z rekomendacji czyjejś, ale widziałeś, codziennie wzrastała cena, czyli widziałeś timer i codziennie było trochę drożej, więc od ciebie zależało, kiedy kupujesz. Ale i to było też tak, że ja tam na przykład nauczyłem się o kolejnej swojej rzeczy, którą teraz staram się nauczyć i zaobserwować u osób, które są mądrzejsze i większe ode mnie, że ja oprócz cyklu dziennego, tygodniowego i miesięcznego mam jeszcze cykl roczny. Czyli ja na przykład zauważyłem, że nie jestem w stanie z tą samą intensywnością przez cały rok prowadzić wszystkich grup, że ja muszę zobaczyć swój cykl i na przykład było tak, że jedna z grup była poprowadzana tak, że ja w pewnym momencie miałem kompletny, wiesz, breakdown energetyczny. Zacząłem zapraszać gości, zajebistych, super świetnych naprawdę specjalistów i gości na te spotkania live, które, czyli ludzie dostawali te same materiały, wszystko było dokładnie tak samo jak było, tylko że mieli mnie jakby raz dziennie, a na drugim spotkaniu byli eksperci, którzy mówili o tym, co było im potrzebne, natomiast to nie byłem ja. I feedback, jaki dostałem później, to było, wiesz, super fajne materiały, ale jestem zawiedziona, bo nie było tam ciebie. Mhm. I wiesz, i to było... I ja się nauczyłem, że właśnie muszę znaleźć sposób... I zacząłem szukać grup, które, czy też trenerów, którzy utrzymują ten rozpęd i ten ciąg. I zacząłem patrzeć i podpatrywać, w jaki sposób u nich to dzieje. W jaki sposób u nich się to dzieje. I zacząłem się uczyć, co oni robią. Przede wszystkim swobodny przepływ uczniów od i do, czyli każdy może wyjść, każdy może wejść w dowolnym momencie. Wspieranie się trenerami innymi, czyli właśnie budowanie od razu na początku tego, że nie pracujesz tylko ze mną, tylko pracujesz z innymi ludźmi. Czyli jakby te wszystkie rzeczy, które myślałem, że ja sobie sam ogarnę, no okazuje się, że sobie nie ogarnąłem i też mam na przykład z tego mam osoby, które do tej pory są mi bardzo wdzięczne i pięknie mnie promują, są zachwycone i mam osoby, które czują się zawiedzione i wiesz, miały jakieś oczekiwania, których ja nie spełniłem, więc tutaj są, to jest dla mnie też bardzo cenna lekcja biznesowa, ta Akademia Mocnych Marek. Wiesz co, bardzo mi się podoba, że ta rozmowa, którą teraz przeprowadzamy, którą ja teraz przeprowadzam z tobą, czy ty ze mną, ja już nie wiem, ale to jest właśnie to, że ty dzielisz się bardzo fajnie swoimi doświadczeniami z tego, co ty robisz w biznesie, że nie rozmawiam z tobą po raz kolejny, tak jak nieraz słyszałem na przykład różne inne rozmowy na konkretny temat typu porozmawiajmy o tym, jak robić to czy tamto ABC i dajesz tipy ludziom, bo to też jest fajne, ale mi się wydaje, że też dużo można czerpać z tego, co ty teraz mówisz i ja też czerpię i domyślam się, że słuchacze też, właśnie z twoich doświadczeń, jak ty to przeżywałeś i w to, że ty jesteś na tyle otwarty, żeby mówić, wiesz, i o plusach, i o minusach, i o tym nawet, że ktoś być może nie był zadowolony z tego, co zrobiłeś i wiesz, rozkminiasz to, teraz na czynniki pierwsze i mówisz o tym, to jest mega uwalniające dla sporej grupy ludzi, którzy myślą sobie, wow, ten Michał, to normalnie taka gwiazda i on wszystko mu tak idzie. Właśnie chodzi o to, żeby też ty pokazujesz ten to, z czym właściwie się biznes je. Że to nie jest zawsze ten sam fajny, słodziutki dżemik, tylko nie, czasami też jest ta zepsuta ryba z ośćmi, no. No to jest, wiesz, to Gary fajnie mówi, tak? To jest gra. I jak sobie zagrasz w dowolną grę, platformówki, czy inne rzeczy, czy jakiekolwiek, to zobaczysz, że przez 90% czasu przegrywasz. Ale się cieszysz bardzo, jak się uda w pewnym momencie skoczyć na ten kolejny poziomik, tam otworzyć kolejne drzwi czy coś. No. I ta radocha, te 10% ta radocha powoduje właśnie, że to jest ciekawa gra, że coś się dzieje, nie? Że dążymy do tego 10%. Dobrze, słuchaj, okej.
ogarnęliśmy ten czas, kiedy mieszkałeś w Polsce. Tak, tak mi się wydaje, że no. Budowanie tej twojej firmy. Jak twoja firma wyglądała, że tak powiem, na swoim szczycie w Polsce? Kiedy czułeś się, że to jest, wiesz, szczyt i jesteś po prostu, że jest super, świetnie? Wiesz co, ja miałem taki największy szczyt, miałem kiedy prowadziłem agencję swoją reklamową. To było tak, że szczyt, bo powiem ci tak, że... Czyli wcześniej, że, tak? Tak, tak. Mhm. Wtedy był ten taki szczyt, jeśli można powiedzieć, nie wiem, finansowy, czy nazywany szeroko sukcesem, kiedy co przełożyło się później na to, że firma upadła, tak? To było właśnie to, że ja nie musiałem się zastanawiać, wiesz, chcemy sobie, nie wiem, zmienić samochód, zmieniam sobie samochód, chcemy jeść codziennie w restauracji, jemy w restauracji, trzeba coś kupić, podchodzi do ściany, wyjmujesz pieniądze, więc to było wtedy, kiedy ja, wiesz, obsługiwałem takie firmy jak L'Oreal, Holiday Inn, bardzo fajne, wiesz, zlecenia, to było super. Natomiast później to było tak, że ja przez lata później płaciłem za, bo tak naprawdę de facto to nie było bankructwo, tylko ja przez 4 czy przez 5 lat, można powiedzieć, wychodziłem z zadłużenia, które było spowodowane tym, że mi upadła firma. Więc ja mam takie poczucie, że tego takiego piku, myślę, że gdybym miał określić pik, to nawet nie byłby to pik finansowy, natomiast pik mój taki, gdzie byłem rozpoznawany jako osoba numer jeden personal brandingu w Polsce i klienci, właśnie to było już po obsługiwaniu dużych klientów i pojawiali się kolejni, to było właśnie 2 lata temu, to był rok zanim się zdecydowaliśmy, że się wyprowadzamy do Anglii, bo to wtedy była, wiesz, duża grupa, duża społeczność osób, które były na produktach i na tej akademii i później jeszcze były inne produkty do tego i do tego byli duzi klienci. To był taki moment, tylko że właśnie i znowu ja ten moment gdzieś tam patrząc z tyłu, znowu łącząc kropki, widzę, że to był moment tego takiego zbyt dużego rozbłysku, który spalił za dużo mojej energii, który spowodował później zejście. Czyli ja jakby mam takie poczucie, że ten moment taki kulminacyjny, taki, gdzie te 2 lata temu właśnie była duża grupa osób, które były na tanich produktach, dużo klientów, którzy byli na indywidualnej obsłudze i to było wszystko w takim biegu, przez to, że ja nie złapałem rytmu, spowodowało, wiesz, bardzo duży spadek, więc to był taki szybki wyskok i szybkie spadnięcie. Ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o moją karierę takiego, wiesz, I wystąpienia były publiczne i wtedy już w Anglii się zaczęły wystąpienia publiczne, to wszystko jednak dla mnie jest bardzo początkowe stadium budowania mojej marki i biznesu. Takie mam poczucie, że to był dla mnie taki trening, taka rozgrzewka przed tym, co chciałbym robić, co chcę robić i jak to będzie wyglądało, więc nie wskazywałbym teraz piku swojego biznesu od strony personal brandingu. Uważam, że był wyskok, który zakończył się później spadkiem, teraz jest, potem był znowu bardzo fajny wzrost, teraz przez sytuację rodziną znowu spadek, więc to jest wszystko na takim, wiesz, zygzaku. Żadnego z tych wyskoków nie nazwałbym swoim pikiem. Mhm. Czyli tak jakby, no, opisujesz znowu, jak to wygląda, że to nie jest tak, że gdzieś tam był szczyt, po prostu cały czas były te zmienne, cały czas były te zmiany, ale coś się wydarzyło w Polsce, a może nie, ale coś spowodowało, że zdecydowałeś jednak wyjechać z kraju, przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii. I zastanawiam się, czy to było właśnie w momencie takiego piku, że było super i zdecydowałeś się, że kurczę, jedziemy zrobić, podbić Anglię też. Czy być może miałeś zupełnie inne pobudki, a może to było w dołku, gdzie po prostu wszystko padło w Polsce i poczułeś, że może Anglia. Wiesz co, to jest tak, że ja w ogóle chciałem się wyprowadzić, znaczy nie to, że wyprowadzić z Polski, ja w ogóle mam taki, do tej pory to jest takie marzenie, znowu to w jaki sposób związek ewoluuje, jak rodzina ewoluuje. Ja w ogóle miałem takie marzenie, żeby w ogóle mieszkać 3 miesiące w innym miejscu cały czas, tak? Czyli przez 3 miesiące mieszkasz sobie tu, później sobie mieszkasz gdzieś we Francji, w Portugalii, jakby pomieszkać w miejscach, tam przez rok na przykład, czy przez 2 pomieszkać w jakichś miejscach. Więc ja tą taką chęć miałem od bardzo dawna. I to jest tak, że Dorota na przykład nie miała tej chęci, czyli ona bardziej chciała właśnie zapuścić korzenie, budować z rodziną i tak dalej. No i tutaj była ta praca z równowagą. Dostałem informację, Michał, okej, ja też się chcę przeprowadzić, ale daj, niech dzieci sobie podrosną, jakby włożyliśmy to w strukturę. I to było tak, że wyjazd, temat wyjazdu co jakiś czas wracał. I w pewnym momencie było tak, że
właśnie biznes bardzo dobrze idzie, wszystko się układa fajnie, wiesz, od strony rodzinnej jest wszystko fajnie. Ja dałem temat, no dobra, to kiedy wyjeżdżamy? I to było tak, że my wyjechaliśmy najpierw, żeby sprawdzić, wyjechaliśmy do Hiszpanii na miesiąc czasu, żeby pobyć sobie tam, zobaczyć, jak nam się będzie podobało. I decyzja była taka, że jedziemy do Hiszpanii. Natomiast w międzyczasie Piotr Kopeć zaprosił mnie do Bristolu na Think Big, na konferencję. I ja, wiesz, przyjeżdżam, a tutaj na ulicy Palmy, pogoda ładna, ludzie sympatyczni, widoki, wiesz, z domu Piotra, rewelacja, wiesz, ta zatoka i inne takie rzeczy. Fajni ludzie, wiesz, biznesy jakieś się pootwierały. Z tej konferencji później jakieś zaproszenia na nowe wystąpienia, inne rzeczy. Później tak naprawdę przez cały rok było tak, że byłem w różnych miastach Anglii jako... a to trening prowadziłem, a to jakieś wystąpienia. I Anglia mi się bardzo dobrze sprzedała. Czyli to było tak, że my w ogóle nie mieliśmy w planach Anglii. Dla mnie Anglia była takim, wiesz, zimnym, ponurym, sztucznie uśmiechniętym, usztywnionym krajem. I ja nie rozważałem Anglii do momentu, do którego tutaj nie przyjechałem. I to było tak, że ja też Dorocie ładnie sprzedałem ten kraj. Ja mówię, opowiedziałem jej, co mi się podobało, i ona już tak, wiesz... Czyli co? Czyli Anglia, nie Hiszpania, tak? A ja mówię, słuchaj... Zróbmy tak, ja nic nie mówię, tylko następnym razem pojedziesz ze mną i sama ocenisz, nie? I to było tak, że umówiłem się z Piotrem, dobra Piotr, to w takim razie jakby rezygnuję z honorarium za wystąpienie, ale czy zrobisz mi wakacje, tam pamiętam, 2 czy 3 tygodniowe u siebie w domu? On powiedział, deal, nie? Umówieni jesteśmy. Przyjechaliśmy, wiesz, z Dorotą na 2 czy tam na 3 tygodnie, już teraz nie pamiętam, i ona mogła tego doświadczyć. No i wiesz, tak wróciliśmy po tym i ona mówi tak... No nie rozważałam Anglii, ale teraz jej nie skreślam. Nie? Spodobało się. I to było tak, że my autentycznie jeszcze to był chyba maj czy kwiecień przed wakacjami, w które się wyprowadziliśmy, mieliśmy listę, była pomiędzy Walencją a Bristolem, bo ja już wiedziałem, wtedy pojeździłem po miastach i wiedziałem, że właściwie jedyne miasto, które mi się podoba, to jest Bristol. I zrobiliśmy listę za, przeciw, co nam się podoba, co nam się nie podoba, i autentycznie na zasadzie, że tak powiem, strategicznej, zimnej kalkulacji wyszło, że bardziej teraz warto jest wyjechać do Bristolu niż do Walencji. Walencja jest jako kolejny kraj, więc to nie było ani od strony, wiesz, ekonomicznej, ani od strony jakiegoś takiego, że ach, teraz jedziemy do Anglii, tylko to była chęć zmiany miejsca zamieszkania, tego, żeby rodzina nie czuła się wbita jakby w jedno miejsce, żeby dzieci też nabrały pewności siebie, bo w momencie, w którym wyjeżdżasz i radzisz sobie w szkole z innym językiem, dookoła masz innych ludzi, to już później nie jest, wiesz, jakby to poczucie takiego wewnętrznego bezpieczeństwa, że dam sobie radę, otwiera później bardzo dużo drzwi. Nie masz właśnie takiego, wiesz, o, a może tutaj nie, a może coś tam, tylko mam, ja u mnie na przykład to bardzo zmieniło, wiem, że u Doroty też i u dzieciaków też, więc to jest bardziej taka kwestia, że chcemy przeżyć przygodę, jak to jest mieszkać w innym kraju. A do tego jednym z argumentów było to, że ja chciałem zacząć tworzyć produkty, usługi, obsługiwać klientów anglojęzycznych i wyjść międzynarodowo, bo to, co zauważyłem, również pracując z wielkimi gwiazdami z Polski i rozmawiałem i z Kamilą, i z Mateuszem. Mateusz teraz widziałem, że podjął taką próbę, nie wiem, czemu się wycofał, bo widziałem, że się wycofał z budowania anglojęzycznego brandu, wrócił znowu do Mateusz Grzesiak, był doktor Matt. W każdym razie to samo rozmawiałem z Michałem Wawrzyniakiem, z którym w końcu nie nawiązaliśmy współpracy, ale on się mnie zapytał, Michał, jaką jedną rzecz byś mi powiedział, że powinienem zrobić? Ja mówię, Michał, ty robisz wszystko dobrze? To, co zacznij robić, to zacznij komunikować się w języku angielskim, oprócz polskiego. Bo to, co zauważyłem, to gwiazdy z Polski są widoczne w Polsce. Kropka. A gwiazdy z... nawet nie mówię ze Stanów, ale gwiazdy komunikujące się w języku angielskim są widoczne w Polsce, w Niemczech, są zapraszani jako główni, wiesz, osoby dużo mniejsze niż Mateusz, Kamila, Kuba Bączek, są zapraszane jako główne gwiazdy do Polski, ponieważ mówią po angielsku. Mhm. I ja stwierdziłem, okej, okay, jak to będzie, znowu sprawdzam, testuję, nie wiem, to jest, wiesz, to jest kwestia, może być, może się mylę, być może nie mam racji, ale sprawdzę, jak to będzie, co jeśli uda się zbudować fajną markę w języku angielskim, międzynarodową, jakby na rynku brytyjskim, i wrócić później z tą marką do innych krajów, bo kiedy komunikujesz się i tworzysz rzeczy w języku angielskim, to i w Niemczech cię zrozumieją, i w Hiszpanii cię zrozumieją, i w Stanach, i w Australii, i jakby nagle masz pootwierane dużo, dużo więcej drzwi, więc to był jeden z takich dużych, głównych argumentów też, żeby to była Anglia.
świetnie, że tak, a nie inaczej właśnie, bo widzisz, ja pewnego rodzaju takie assumption, tak? Czyli w języku polskim to jest przypuszczenie takie, tak? Założenie, no. Założenie, tak? Że a, pewnie coś tam się stało i tak dalej. No, jakby nie wierzyłem do końca, że tak było, ale wiesz, postanowiłem, że jednak wrzucę takie może to. Wyjaśniłeś, o co chodziło. I to jest fajne, że właśnie to był taki wybór, że to było coś innego. Powiedz mi tylko jeszcze, bo ty masz rodzinę. Tak. Oprócz Doroty macie dzieci. Tak. I tak powiedziałeś, że w pewnym momencie zdecydowaliście, że dzieci muszą być na jakimś etapie szkolnym. No to jest jednak decyzja, wiesz, sporo osób też jest tutaj w Anglii, mają tutaj dzieci, które chodzą już tutaj przez jakiś czas do szkoły i teraz zastanawiają się nad powrotem i też się zastanawiają, jak to będzie, no. I tak, a tu mówisz, że jeszcze Walencję macie w planie, więc coś czuję, że to jest taki trochę podróżniczy tryb życia, który sobie zaplanowaliście, tak chcielibyście żyć. Jak dzieci to przeżywają i czy... Nie masz jakiegoś strachu, że to może w jakiś sposób w ich rozwoju im nie pomóc, wręcz tylko zaszkodzić? Wiesz co, ja tak jak ci też mówię na samym początku, ja od samego początku zakładam, że mogę się mylić. To znaczy, to co mi się wydaje, może się okazać błędem, ale na przykład teraz znowu, patrząc wstecz, to, że my jednak zostaliśmy w Polsce do tego czasu, kiedy, bo my, mówię, to było tak, że plany były w ogóle plan wyjazdu do Australii, jak jeszcze, wiesz, mój pierwszy syn był już w drodze, tak? Stwierdziliśmy, dobra, to jak on się urodzi, to ja bym chciał do Australii, już byliśmy wtedy jedną nogą praktycznie, żeby wyjechać, ale właśnie Dorota powiedziała nie, bo bym chciała, żeby, wiesz, tak to nie pozna babci, nie pozna dziadka, na początku będzie trudno, a tak to możemy komuś zostawić, więc ja odpuściłem ten podróżniczy taki swój tryb życia. Miałem poczucie straty jakieś, ale teraz zobacz, patrząc w perspektywie takiej, że moja mama odeszła wiesz, w połowie tego roku, gdybyśmy my wyjechali wcześniej, to chłopcy, wiesz, nie robiliby ciasta z babcią, nie miałaby się jak opiekować, więc te wszystkie rzeczy, które mi się wydawały błędem, które mi się wydawały źle, okazało się, że są dobrze. Więc zakładam, że te rzeczy, które mi się wydają, że teraz są dobrze, mogą się okazać błędem, bo są dzieci, które są wdzięczne swoim rodzicom za to, że się przeprowadziły i mają przyjaciół w wielu krajach, a są dzieci, które mówią, przez to na przykład rozerwałeś moje przyjaźni i nie mogłem już nigdzie się osadzić. To, co my jeszcze z chłopakami robimy, to my z nimi rozmawiamy. Czyli akurat tutaj było tak, że łatwo było ich przekupić, tak? Bo to było, mówiliśmy tak, słuchajcie, zróbmy próbę, pojedziemy na rok. Tak, czyli oni wiedzieli, że to jest jakiś czas. Ja im powiedziałem tak, słuchajcie, co półtora miesiąca wakacje, oni codziennie na tą samą godzinę i po południu wracacie do domu. I wiesz, jakby zebrałem wszystkie rzeczy, nie będziecie musieli nosić tornistru, bo wszystkie rzeczy, oni tak wiesz, jakby zebrałem wszystkie rzeczy, które są możliwe, które mi się wydaje, że byłyby atrakcyjne, żeby ich zachęcić do tego, żeby nie na zasadzie na siłę, tylko żeby im powiedzieć, dobrze, to czy zgadzacie się, czy możemy jechać? Tak, więc to było tak, że to nie jest tak, hej, jedziemy, tylko była rozmowa. Tak samo teraz jest, wiesz, taka rozmowa, bo my mówimy im o tym, że to jest tak, że plan jest, zobaczymy jak będzie, ale plan jest taki, że 5-6 lat może tutaj w Anglii, że zobaczymy jak Brexit, co nam Brexit zrobi, tak? Może nic nam nie zrobi, może nam coś zrobi. 5-6 lat tutaj w Anglii, aż jakby nauczymy się, nasiąkniemy, poznamy, zrobimy sobie coś tam. Później chcielibyśmy pojechać do Hiszpanii. Oni już w Hiszpanii byli, Hiszpania im się bardzo podobała, super się tam bawili, ale wiesz, mój starszy syn przychodzi do mnie w pewnym momencie tak, tato, czy moglibyśmy się umówić tak, żebyś mi powiedział, w którym kraju będziemy tak na dłużej, bo bym chciał zacząć robić, wiesz, zaczął mi opowiadać swoje plany, że co on by chciał zrobić i skonstruować i wydaje mi się, że będzie to trudne, kiedy się będziemy przenosić. No więc zrobiliśmy tak, po pierwsze powiedziałem mu dobrze, będziemy to ustalać, a po drugie pokazałem mu, co może zrobić, że jakby to, co on sobie wyobraził, nie jest nieporuszalne. Czyli on sobie wyobraził, on chce skonstruować samolot według swojego, taki latający według swojego pomysłu. Ja mu powiedziałem, że zobacz, że konstruktorzy, wynalazcy konsultują się z wykonawcami z innych. Jakby zacząłem pokazywać, jakie korzyści znowu da mu to, że pozna inny sposób myślenia, inny kraj, inny język, będzie miał dostęp do wielu uniwersytetów. Mówię, tutaj zrobisz sobie relację, później te relacje możesz przenieść i masz na przykład dwa uniwersytety wtedy włączysz. Jaka wtedy będzie siła? Taką, to ciekawe. Więc jakby to też takie poszukiwanie tego, co będzie fajne, daje mi przewagę, nie wiem, wpływu, manipulacji
na nich, ale to jest też, wiesz, ciężko nazwać manipulacją, skoro ja wszystko wykładam, wiesz, przed nich. To znaczy ja mówię, to może być źle, to może być dobrze, ale ja widzę, że może to pójść w tą stronę. Mhm. Więc największym naszym problemem i trudnością było to, jak się tutaj sprowadzimy, bo wiesz, finansowo sobie poradzimy. My z Dorotą język, ja, wiesz, język rozumiałem wszystko, teraz kwestia tylko wymowy, tego jak to mówić, jakby szlifowanie języka. Dorota rozumie wszystko, kwestia nauczyć się języka. Poradzimy sobie, nie wiem, praca, biznes, finanse, ze wszystkim sobie poradzimy. Ale jeśli dzieci nie zaakceptują szkoły, to będzie trudno. I tutaj mieliśmy akurat takie znowu szczęście, nie wiem, tak się ułożyło, że jeden i drugi są zachwyceni szkołą. I to jest, wiesz, Kasper na przykład teraz ma tak, że oni mają w szkole warsztat, taki profesjonalny, wiesz, warsztat, gdzie ma po prostu tryliard różnych urządzeń, włącznie z do formowania włókna szklanego, laserowe cięcie, wiesz, po prostu wszystko, wszystko, wszystko. I na przykład on mówi, że chce sobie robić takie, a nie inne projekty i ja mówię, to porozmawiaj z panem, który za to odpowiada, czy możesz przychodzić przed szkołą, po szkole, porozmawiał i on przychodzi teraz przed szkołą, ma godzinę, po szkole, więc 2 godziny dziennie siedzi w swoim raju. On jest w ogóle, wiesz, nie jest jakiś tam super społeczny, tylko on siedzi, teraz robi na przykład, wiesz, japońską katanę, taką w pełni, wiesz, z rączką, wycina to z aluminium, szlifuje, w ogóle, wiesz, robi profesjonalne japońskie ostrze sam w warsztacie w szkole. On jest po prostu zachwycony. Zachwycony. Temat powrotu do Polski jest tylko po to, żeby pojechać sobie na wakacje, pojechać z kolegami. Był taki w połowie, ja mówię, oni coś tam, trzeba wstać, poniedziałek do szkoły. Ja mówię, słuchajcie, zawsze możemy wrócić do Polski, nie? Już wstaję, już jest dobrze, nie? Więc jakby jest w drugą stronę. Mam wrażenie, że ten krok, czyli ten krok przyjazdu do Anglii był dobrym pomysłem, no, był dobrym krokiem. Znowu tak fajnie to opisałeś, że wiesz, mogę się mylić, no. Ale dajesz sobie do tego prawo, tak samo jak wcześniej rozmawialiśmy właśnie o tym, że jeżeli mamy jakąś intencję, to otrzymujemy to, ale to może być tylko i wyłącznie percepcja naszego umysłu z perspektywy czasu. I tak samo tutaj znowu możemy powiedzieć, no na dzień dzisiejszy jest super. Za 2 lata możemy powiedzieć, że to było błędem, ale za 10 lat znowu możemy powiedzieć, że to było super. Więc to cały czas ta perspektywa może się zmieniać i czy jest właściwie sens to oceniać, prawda? Jeżeli tylko i wyłącznie robimy coś, co czujemy, że nie jest wbrew nam, tylko robimy coś, co jest, co jednak mamy w sercu i chcemy to zrobić, czyli podążamy za tym głosem, i robimy to nie wbrew sobie, wbrew dzieciom i innym, tylko tak jak mówisz, rozmawiamy i staramy się decyzje podejmować jednak wspólnie, to chyba to są same pozytywne rzeczy w życiu i tak bym chciał, żebyśmy tego wszystkiego wszyscy doświadczali w ten sposób jak ty, wiesz, Michał, to mi się bardzo podoba w tobie. Wiesz, jak się mówi, nie zawsze jest tak, że chcielibyśmy się zamienić z kimś na życie, tak? Chcielibyśmy się z kimś zamienić na to, co sobie wyobrażamy o czyimś życiu, tak? Celebrytów, coachów, trenerów, przedsiębiorców, to możemy sobie wyobrazić, bo widzimy tylko część tego, więc minusem uważności i wrażliwości jest to, że się wszystko mocniej czuje i to dobre, i to złe. Michał, będziemy kończyć na dzisiaj. Dobra, tak zróbmy. Rozmawia się, ale umówiłem się z żoną, że muszę skończyć o 12, jest 12.03, więc... więc będę musiał kończyć, ale z tobą bym rozmawiał. Jak zwykle bardzo fascynująca rozmowa. Pewnie nie ostatnia. Powiedz tylko, być może są tacy słuchacze, którzy po raz pierwszy usłyszeli o tobie i po raz pierwszy doświadczyli tego, co chcesz przekazać. Gdzie cię mogą znaleźć? I co im możesz zaoferować? Okej, to michaelbeast.com, czyli teraz w ogóle zastanawiam się nad tym, żeby stworzyć profil nowy, osobisty Michael Beast, bo jest Facebook nie pozwala mi wyedytować imienia i nazwiska, a zdecydowałem się budować, wiesz, markę międzynarodową i będę chciał, żeby to było Michael Beast, więc jest michaelbeast.com. To jest strona, na której po pierwsze dowiesz się, w jaki sposób mogę ci pomóc, po drugie projekty, nie tylko te komercyjne, ale też te, wiesz, niekomercyjne, możesz sobie zobaczyć, więc ja myślę, że to jest najlepszy taki punkt, w którym jeśli osoba chciałaby się dowiedzieć, czym się zajmuje, Michał Zwierz, to jest michaelbeast.com. Śmialiśmy się na początku z tego Beast właśnie, bo to brzmi jak trochę bestia, ale też w Anglii tutaj w tym języku funkcjonuje takie słowo jak mini beasts. I mini beasts. Jak beastie też jest taka bestyjka. Jest to dobrze jest odbierane. W Polsce jest odbierane
Średnio, ale wszędzie poza, bo sprawdzałem, bo się dopytywałem i sprawdzałem skojarzenia, wszędzie jest wow, spoko, fajnie, tak, dobrze. Tak. Tutaj nie ma żadnych skojarzeń ze złym, nie, z piekłem i tak dalej, tylko bardziej są skojarzenia właśnie z czymś ciekawym, bo tutaj nawet te mini owady to są mini beasts i tak dalej. Nie? Więc to są ciekawe, to jest bardzo interesujące. Fajnie to zrobiłeś. Jeszcze raz gratuluję ci serdecznie tego, w jaki sposób to ci się wszystko fajnie rozwija, że budujesz taką fajną rzecz, że testujesz, bo to przecierasz szlaki dla innych ludzi właśnie. Tak mi się wydaje, że ty robisz takie całe rzeczy niestandardowe, nowe, testujesz, żeby zobaczyć, jak to zadziała i później inni się od ciebie uczą. Także to jest bardzo duża wartość od ciebie. Dziękuję ci za to, że porozmawialiśmy bardzo szczerze, otwarcie dzisiaj, dotknęliśmy różnych tematów i na pewno będzie sporo osób, które z tego skorzystają. Także pewnie do następnego razu, Michał. Pewnie tak. Dzięki Grześ za zaproszenie. Jeśli spodobało wam się coś, co tutaj powiedziałem, zawsze możecie do mnie napisać, odezwać się na Facebooku czy gdzieś tam. Pamiętajcie, że można się odzywać do ludzi, nawet jak się wydaje, że są jakieś super zajęcie, najwyżej ci nie odpisze ktoś od razu, tylko za jakiś czas, ale można się odzywać. Tak. Albo wyślę ci tam 10 stickerów, tak jak ty mi na początku wysyłałeś. Stickery są super. Okej, na razie. Dzięki, cześć, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ta rozmowa z Michałem była dla ciebie ciekawa, interesująca i zabawna, że dobrze spędziłeś czas, że bawiłeś się świetnie w naszym towarzystwie. I o to właśnie chodzi w tym podcaście, więc jeżeli tak było, daj znać w komentarzu i zasubskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. Możesz to zrobić oczywiście na stronie bizneskafe.uk. Zapraszam cię też do czynnego uczestnictwa w spotkaniach klubowych Biznes Cafe Club i są to spotkania nie tylko dla słuchaczy podcastu i są to spotkania nie tylko dla ludzi biznesu. Są to spotkania dla ludzi ambitnych, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu i w życiu innych. Ludzi, którzy widzą, że na tym świecie jest wiele do zrobienia i można byłoby wziąć to w swoje ręce i zmienić, ale wiedzą, rozumieją to, że zaczyna się taką pracę od siebie, od zmiany w sobie. Dlatego na tych spotkaniach pracujemy przede wszystkim nad sobą z pomocą innych. Jeżeli tego jeszcze nie doświadczyłeś, przyjdź, zobacz, doświadcz. Następny odcinek okaże się też w pewnie niezbyt odległym czasie. Pamiętaj, będziemy właśnie taką formę teraz kontynuować, czyli forma nieformalna. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale po prostu coś zupełnie luźnego, więcej zabawy, więcej poznawania człowieka poprzez miłe po prostu spędzanie czasu z nim. Serdecznie cię pozdrawiam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Miłego dnia. Cześć.